Tadeusz Ostrowski, Więźniowie czapki zdjąć, czyli pamiętnik dziennikarza z pobytu w obozach koncentracyjnych. Czyta Edward Snopek. Leżą przede mną notatki, pisane dorywczo z godziny na godzinę, z dnia na dzień, pisane w ustępie na barłogu w pociągu, budzą się wspomnienia. Wstają widma drogich mi nieraz ludzi, jak drogie było ich życie, spędzone wspólnie tam w głębi Niemiec, na obcej ziemi, wśród obcych ludzi. Budzą się wspomnienia. Przed oczami przesuwają się jak żywe te straszne miesiące, jakie musieliśmy przeżyć w tym piekle, gdzie na każdym kroku czyhała śmierć, gdzie trapił nas głód, gryzły wszy, dziesiątkowały choroby, tępił mróz, niszczyły deszcze. I te okropne, długie dni, gorsze jeszcze noce. Wielu z nas stamtąd nie wróciło i nie wróci. Pozostali tam na zawsze, na obcej ziemi, wśród wrogich im ludzi, z porozbijanymi czaszkami, z przetrąconymi grzbietami, z rozkrutymi bagnetem brzuchami. Szczątki ich roznosi wiatr, a krew ich, pot i łzy wsiąkły już od dawna w ziemię, na której co roku rodzi się zboże, rośnie trawa i kwitną kwiaty, kwiaty śmierci. Na grobach ich nie ma krzyżów nazwisk ani tablic pamiątkowych. Zarośnięte, zrównane z ziemią, przyklepane łopatą, zapomniane. Czekają na chwilę, kiedy ktoś je odkryje, odkopie i rozpozna. Ile grobów, tyle wdów, osieroconych matek, ojców i dzieci. Ile grobów, tyle niewypłakanych łez i czarnych, żałobnych opasek. Leżą tam ofiary wojny, cisi bohaterowie, bezbronni cywile, kwiat inteligencji, młodzież i starcy. Bo ci, którzy powrócili z tego piekła, którym udało się cudem ujść ze szponów śmierci, to przeważnie szkielety ludzkie bez ciała i mózgu, bez woli, energii i chęci do życia. Piszę więc pamiętnik z pobytu mego w Dachau i Guzen. Pamiętnik poświęcony tym, którzy żyli, cierpieli i umierali. I tym, którzy przeszli przez to piekło szczęśliwi, że się wydostali spoza drutów kolczastych i krat więziennych. Może nie jeden z was znajdzie tu swego ojca, brata, syna. Może nie jedno nazwisko przypomni wam, że taki to, a taki żył kiedyś, cierpiał i zginął za Polskę. Niech więc ożyją oni na tych smutnych kartkach pamiętnika i niech wiedzą, że i o nich nie zapomniano. 5 długich lat czekałem, by móc wreszcie wydobyć z ukrycia te luźne notatki, uporządkować je, opracować i wydać drukiem, aby świat dowiedział się, co dzieje się w obozach karnych, licznie rozsianych na terenie Niemiec. Oddając więc ten pamiętnik w ręce czytelników, jeszcze raz pozwalam sobie przypomnieć, że pisałem go jedynie z myślą o tych wszystkich, którzy tam żyli, cierpieli i umierali. Prowadziło mnie 2 żołnierzy z karabinami na ramieniu. Trzeci zaś gestapowiec, przebrany po cywilnemu, wszedł tuż za mną, trzymając rękę w kieszeni na cynglu rewolweru. Przyszli po mnie nad ranem, wyciągnęli z łóżka, kazali się szybko ubierać i w drogę, nie wiadomo dokąd i po co. Nie dali się nawet pożegnać z ojcem, wziąć z sobą kawałka chleba. — Jesteś dziennikarzem? — spytał gestapowiec, a kiedy skinąłem głową, zdzielił mnie kolbą rewolweru, mówiąc z ironią. — To za szwabski, znienawidzony but, o którym pisałeś w swej nowelce pod tytułem Patriota. Zgadza się? — Tak, zgadzało się. Wiedzieli oni wszystko, co kto robił, co pisał, co mówił. W biurach starostwa w Sosnowcu, dokąd mnie zaprowadzono, było już pełno ludzi. Same znajome twarze, adwokaci, lekarze, nauczyciele i dziennikarze, robotnicy i urzędnicy, jedni wystraszeni, pobladli, inni zimni, opanowani. W godzinę potem zaczęto nas odwozić partiami do opustoszałej hali fabrycznej, gdzie zakwaterowało się gestapo. Ścisła rewizja, parę uderzeń kolbą i jak bydło wpędzono nas do hali, gdzie trzęsących się z zimna rzucano twarzą na słomę. Głodni, zziębnięci, bez łyżki ciepłej strawy i kawałka chleba, leżeliśmy tak godzinami, nie wiedząc, co z nami zrobią. W pewnej chwili podnoszę ostrożnie głowę i patrzę. Po mrocznej sali, oświetlonej mdłym światłem żarówek, przechadzają się żołnierze z bykowcami w rękach. Co jakiś czas słychać suchy odgłos uderzeń i krótki, urywany krzyk. Znów biją. Słyszę tuż obok siebie cichy szept. Biją nas tak od 2 dni. Biją bez litości. To katy, ludzie bez serca. Nie dają jeść, ruszać się, wyjść do ustępu, zmrużyć oka. Nie dają kropli wody, choć pali nas pragnienie. Nie słyszę, co mówi dalej, bo uwagę moją zwraca nagle suchy, urywany trajkot karabinu maszynowego. Znów kilkunastu rozstrzelali. Słyszę szept, a po chwili
Czy znasz ty redaktora Stanisława Nogaja? Czy go znam? Ależ naturalnie, razem pracowaliśmy. Jest tutaj, złapali go. Przez całą noc trzymali go aż po szyję w wodzie. Czy rozumiesz? W zimnej, lodowatej wodzie. Żyje? Nie wiem. Kiedy mnie tu przyprowadzili, stał twarzą do ściany. Straszyli, że go zastrzelą. Co chwilę przystawiali mu do karku zimną lufę rewolweru. Sam to widziałem, można oszaleć. Rzeczywiście, że można oszaleć na widok tych pobladłych twarzy o zapadniętych głęboko oczach, w których czai się potworny, wprost nieludzki strach. A przybyli tu zaledwie na dzień przed nami. Silna woń odchodów przyprawia mdłości. Głód skręca kiszki. Pragnienie pali wnętrzności. Nagle jedno uderzenie, drugie i trzecie skręca mym ciałem. Dotkliwy, nieznośny wprost ból wyciska mi łzy z oczu, paląc jak rozpalone żelazo. Ach, podli, podli! Cedzę z wściekłością przez zaciśnięte z bólu zęby. Bestie w ludzkim ciele oprawcy. Wkrótce jednak zapominam o bólu, wstrząśnięty do głębi tym, co się stało. Czyjeś nerwy nie wytrzymały dłużej. Ktoś, kogo nie znam, wpada nagle w szał, zrywa się ze słomy i biegnie wprost na żołnierzy stojących na warcie. Pak, pak, pak! Krótki, suchy odgłos wystrzałów rewolwerowych rozlega się głośnym echem po hali. Nieszczęśliwy wali się z nóg, zrywa się jednak za chwilę i znów biegnie. Kilka szybko następujących po sobie wystrzałów unieruchamia go na miejscu. Chwieje się jak pijany, upada na kolana i rozszerzonymi z przerażenia oczami patrzę i widzę, jak pada, rzuca się konwulsyjnie, szarpiąc paznokciami twardy beton posadzki. Straszna to była noc. Gorszy jednak był dzień, kiedy godzinami musieliśmy stać z odkrytymi głowami na deszczu zmieszanym ze śniegiem. A potem, uformowani w piątki, ze skromnym zapasem żywności dostarczonej nam przez rodziny, ruszyliśmy, nie wiedząc, dokąd nas prowadzą. Prowadzono nas z honorami. Na przedzie jechał samochód pancerny z wmontowanym karabinem maszynowym, a po bokach liczna eskorta na motocyklach. A z tyłu znów auta i prowadzili nas tak przez wyludnione ulice Sosnowca, jak zbrodniarzy wyjętych spod prawa. Na dworzec. A więc wywożą nas, a więc jeszcze nie wszystko stracone, więc jeszcze będziemy żyć. Może dzień, miesiąc, rok. Kto to wie? Pociąg pędzi wśród nocy. Przed oknami pociągu przebiegają jak widma wioski, miasta, dworce. Stukot kół brzmi jak grzmot. Po szybach spływają smugi deszczu, spływają powoli, jak łzy z naszych oczu. Pociąg pędzi w nieznaną dal. Jeszcze przed godziną widzieliśmy drogie nam twarze ludzi, uczepionych kurczowo płotów, wychylających się z okien, zza muru, oczekujących na przyjeździe. Jeszcze przed chwilą żegnano nas łzami, smutnym uśmiechem lub wymownym ruchem ręki. Jeszcze niedawno czuliśmy na sobie czułe spojrzenie matki, żony, siostry i słyszeliśmy słowa, które nas tak długo podtrzymywały na duchu. Jeszcze Polska nie zginęła. Jedziemy. Co kilka stacji pociąg zatrzymuje się, zabierając z sobą nowy ładunek ludzi. Smutna jest ta droga, droga w nieznane. Pożywiamy się i palimy. Papieros za papierosem. Kłęby dymu unoszą się w powietrzu. Milczymy wszyscy, choć mamy sobie tyle do powiedzenia. Dokąd my jedziemy? Czy nie wiesz, dokąd jedziemy? Pada nagle pytanie. Milczę, gdyż nie umiem na to odpowiedzieć. Jest noc. Lecz nie możemy jakoś spać. Rozmawiamy więc, snujemy różne przypuszczenia i pocieszamy się jak możemy. A może nie będzie tak źle, jak nam się zdaje? Może wiozą nas do pracy? Przecież jest wojna, potrzebni więc są im ludzie. Pociesza się jakiś starszy pan z Dąbrowy Górniczej. Do pracy? I pan się jeszcze łudzi, że jedziemy do pracy? Odzywa się drugi z ironicznym uśmiechem na ustach. W takim razie po co wiozą z nami ludzi chorych, bez rąk, kulawych i ślepych? Czy nie widział pan, jak w Katowicach wnoszono do wagonu człowieka sparaliżowanego? No tak, to prawda, jąka się starszy pan. Ale widzicie, oni coś z nami muszą zrobić, gdzieś umieścić. Już się o to nie bójcie, umieszczą nas i to tak dobrze, że nie jeden z nas już tam zostanie na zawsze. Więc myślicie, panie kolego, że umieszczą nas w obozie? Przerywam jego wywody. Ależ naturalnie, za dobrze ich znam. Z tego, co mówię o Niemcach, widać, że zna ich dobrze. Za dobrze nawet. Spędził wśród nich swą młodość. Widział dużo, słyszał jeszcze więcej. I dlatego mówię wam, ciągnie po chwili dalej,
Nie łudźcie się i nie liczcie na ich litość. To ludzie bez serca, zboczeńcy i sadyści, wychowani w nienawiści do tego, co obce. Przed niczym się nie cofną, nawet przed zbrodnią. Cel mają jeden, chcą rządzić światem, być zwycięzcami. Zapadła głucha cisza, on mówił, ciągle mówił. O, znam ich dobrze, miałem w Hamburgu znajomego Niemca, którego nie wiem za co aresztowali i wywieźli. Siedział 3 lata w obozie, a kiedy wreszcie powrócił, nie poznałem go, tak strasznie był zmieniony. Kiedy zapytałem go, gdzie był, uśmiechnął się gorzko, mówiąc, że na kuracji. Myślałem, że kpi ze mnie, ale okazało się z czasem, że jednak nie żartował. Był na kuracji, lecz odtłuszczającej, w obozie koncentracyjnym. Już drugi dzień jesteśmy w drodze i nic jeszcze nie wiemy, jaki czeka nas los, czy jeszcze kiedy zobaczymy miasto rodzinne i drogie nam twarze najbliższych. Im bardziej oddalamy się od kraju, tym niechętniej się do nas odnoszą, zwłaszcza kobiety. Grożą nam lub wymownym gestem pokazują na szyję. Krzyczą nawet coś głośno, lecz nie rozumiemy tego, co mówią. Za kogo one nas biorą? Przejeżdżamy przez różne miasta, są jak wymarłe. Sklepy pozamykane, mężczyzn prawie nie widać. Na dachach domów sterczą karabiny maszynowe i na mostach. Pociąg zatrzymał się dłużej w Dreźnie. Siostry z opaskami Czerwonego Krzyża przynoszą eskortującym nas żołnierzom posiłek. Dają im grochówkę, kawę, papierosy. Nam nic, nawet szklanki wody. Omijają nas z daleka jak trędowatych i przyglądają się nam, jak przygląda się dzikim zwierzętom w menażerii. Co więcej, nienawiść maluje się w ich oczach. I nagle z tłumu zebranego na peranie padają pod naszym adresem groźby, głośne przekleństwa. To wyście mordowali naszych żołnierzy, krzyczą. To wy, zbrodniarze, dobijaliście rannych. To wy, bandyci, strzelaliście za płotu do naszych dzieci, mężów i ojców. To wy. Czujemy, że ci ludzie nas nienawidzą, że gotowi byliby nas żywcem rozszarpać. Oto co zdołała wpoić w nich krecia robota niecnej propagandy. Chce nam się pić, dokucza głód, lecz wiemy i czujemy, że nie wyciągnie się do nas żadna życzliwa ręka, że nie znajdzie się nikt, kto miałby odwagę podać nam choć szklankę wody. Odrywamy więc twarz od szyb, by tylko nie patrzeć i nie widzieć tego, co dzieje się na dworcu. A kiedy wreszcie po godzinnym niemal postoju pociąg rusza, oddychamy swobodni i szczęśliwi, że już jest za nami to obce, wrogie nam miasto. Długo jeszcze nas obwożono, pokazując nieomal we wszystkich większych miastach. Widział nas Lipsk, Frankfurt i Koln, Stuttgart, Hanower i Kassel. Widziały inne miasta. Aż wreszcie po długiej tułaczce stanęliśmy u celu. Jest wieczór, wysiadamy. Dworzec zapełniony żołnierzami. Na karabinach bagnety, w oczach złe błyski. Padają krótkie rozkazy. Ustawiamy się w szeregi, czekając na sygnał wymarszu. Ale, gdzie my właściwie jesteśmy? Co to może być za stacja? Nagle paniczny strach chwyta mnie za gardło. Więc jednak to nie sen, lecz straszna, potworna rzeczywistość. Więc jednak to Dachau, jeden z najstraszniejszych obozów koncentracyjnych. Więc jednak przywieźli nas tu, do tego piekła, na zagładę i poniewierkę. O, znam, dobrze znam ten obóz. Tyle się przecież o nim mówiło, tyle słyszało jeszcze przed wojną. I już nie pytam teraz nikogo, po co nas tu przywieziono. Wszystko nagle stało się dla mnie takie jasne, takie proste. Dachau, zbudowane na bagnach, w krwawym trudzie, przez więźniów skazanych na długoletnie zamknięcie w obozie. Wygląda na pierwszy rzut oka imponująco. Otoczone wysokim, nieprzebytym murem, za którym ciągną się fosy, wygląda jak twierdza. Na rogach tego olbrzymiego obozu sterczą potężne wieże strażnicze z wmontowanymi karabinami maszynowymi i reflektorami, gdzie czuwają w dzień i w nocy posterunki. Wewnątrz obozu ciągnie się długi rząd baraków, kuchnia, pralnia, łaźnia i magazyny. Wszędzie, gdzie spojrzeć, panuje wzorowy ład i porządek. Po obozie snują się więźniowie, Niemcy, Czesi, Austriacy, Cyganie. Są to nasi wychowawcy i opiekunowie, nasi kaci i sędziowie. Nad nimi dzierżą władzę esmani, kwiat partii, postrach milionów. Na ich skinienie rozkaz słowo tracimy życie lub odzyskujemy wolność. I tak żyjemy w tym mieście zapomnienia, upodlenia i zbrodni, z dala od świata, domu i rodzin.
Idziemy ze schylonymi głowami. Jak automaty przemierzamy ulicę za ulicą. Wiemy, że za chwilę zamknie się za nami brama tego ciężkiego więzienia, że odetnie nas ona od świata, każąc nie wiadomo jak długo i czy na zawsze gnić w tym obozie i cierpieć, znosić razy, kopnięcia w brzuch i męki wyczekiwania. Ciężko zawarła się za nami brama. Jeszcze słyszę jej zgrzyt. Jeszcze widzę, jak wartownik zamyka ją na klucz. Jak przez sen przypominam sobie, że wprowadzono nas potem do olbrzymiej łaźni, każąc ustawić się pod prysznicami. Czuję, a przynajmniej mi się tak zdaje, że za chwilę stanie się coś strasznego. Lecz co? Czy puszczą na nas strumień zimnej, lodowatej wody, czy też ukrop? A może będą nas bić? Stało się jednak zupełnie co innego. Dano nam chleb i czarną kawę, a potem, kiedy zapadła noc, kazano nam się położyć na gołej posadzce. Z rana zaczął się gorączkowy ruch. Wykąpano nas, ogolono, ostrzyżono, sfotografowano, uwieczniono w kartotekach. Przebrano więzienne pyjamy z przyszytym do nich czerwonym trójkątem i numerem, po czym podzielono i odtransportowano do baraków. Już teraz nie mamy nazwisk, ni imion, zawodów i ambicji. Jesteśmy cyfrą. Ten taką, ów znów taką. Oddając swoje cywilne ubrania, musieliśmy oddać wszystko. Pieniądze i tytoń, chleb i tłuszcz, scyzoryki i paski, aby, broń Boże, ktoś z nas nie poderżnął sobie gardła lub nie powiesił się. Dbają o nasze życie, nie ma co mówić. Jesteśmy izolowani, odbywając kilkutygodniową kwarantannę. Co dzień ćwiczenia, sprzątanie, skromny więzienny posiłek i znów sprzątanie, czyszczenie, szorowanie. I tak co dzień w kółko, aż do obrzydzenia. Szczęściem jest tu wody pod dostatkiem. Szorujemy więc szafki, naczynia, podłogi, myjemy się, pierzemy bieliznę i napychamy słomą sienniki. W obozie można spotkać przedstawicieli nieomal wszystkich narodowości. Są tu więc Niemcy, Austriacy, Czesi, Słowacy, Polacy, Cyganie i Żydzi. Polityczni i złodzieje, badacze Pisma Świętego i włóczędzy, mordercy i zboczeńcy. Każdy z nich ma inny znak na piersiach, zależnie od tego, jaką popełnił zbrodnię. I tych to zbrodniarzy, z których nie jeden przebywa tu już kilkanaście lat, dano nam, o ironio, na wychowawców. Oni też się nami mają opiekować, dzielić chleb, kawę, porcje obiadowe i razy. Dziś dowiedziałem się, że obok nas, za drutami kolczastymi, znajdują się Polacy, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, kilku wyższych urzędników i paru literatów. Przywieźli ich tutaj na kilka miesięcy przed naszym przybyciem. Jest tu również były sierżant Legii Cudzoziemskiej, autor poczytnych książek Józef Białoskórski z Sosnowca. Kontaktujemy się z nimi w czasie przerw lub apelu. Oni też, znając lepiej stosunki panujące w obozie, udzielają nam rad i wskazówek. Padają szybkie pytania, odpowiedzi. Przez drucianą siatkę przylatują pieniądze, tytoń, zapałki. Ot, handel zamienny. My dajemy pieniądze, które udało nam się ukryć, oni zaś towar. Jak się dowiedzieliśmy, pracują ciężko w plantacjach, w lesie, przy budowie dróg i chorują. Co jakiś czas ktoś umiera, co jakiś czas kogoś tam zmasakrują. Takie jest ich życie. Jeszcze odpoczywamy, choć wkrótce kończy się nasza kwarantanna, za tydzień do pracy. Dziś przyjechała nowa partia Polaków z Zagłębia, dużo wśród nich znajomych, kolegów, przyjaciół. Są więc redaktorzy Konstanty Ćwierk, Henryk Stryjewski, Józef Oskulski, adwokaci Lucjan Konik, Lipski, dyrektor seminarium nauczycielskiego Mazur, nauczyciele, marszałek Walewski i wielu innych. Surowy jest regulamin obozowy, za byle co chłosta, pozbawienie na parę dni jedzenia, ciemnica lub karne roboty. Jesteśmy przecież więźniami i niewolnikami, więc musimy słuchać, zdejmować czapki przed każdym esmanem, stać na baczność, gdy do nas mówi i milczeć. Za nieoczyszczony but, za brak guzika, za dziurkę w spodniach lub nieostrzyżoną przepisowo głowę karano nas surowo, czy to ćwiczeniami karnymi, zimną kąpielą w basenie, odebraniem chleba, czy też po prostu biciem. Nie pytano nas, skąd mamy wziąć pastem do butów, nici igłem, skąd guziki, maszynkę do strzyżenia i mydło do mycia. Nic ich to nie obchodziło, ot regulamin tak mówi i koniec. Wspomniałem już, że regulamin w obozie był bardzo ostry. Za lada drobnostkę, nieuwagę, słowo karano nas
bijąc bez litości i miłosierdzia. Nic więc dziwnego, że już po paru dniach naszego pobytu w tym obozie było sporo ofiar, że zmarło tu wiele osób. Najgorzej jednak było zimą. Już o 3 nad ranem kazano nam wstawać, po czym wyrzucano nas na dwór przed baraki, gdzie musieliśmy stać nieraz po kilka godzin, marznąc lub moknąc na deszczu. A potem po czarnej, gorzkiej kawie i suchym zazwyczaj kawałku chleba szliśmy na plac ćwiczeń, gdzie odbywał się apel. Tam też padał krótki, wiele mówiący rozkaz, który do dziś dnia żyje w mej pamięci. Haftlinge, mucen ab! Wyrażając się poetycznie, słońce nas do snu kładzie, a księżyc budzi. Co prawda, chodzimy spać wcześnie, lecz nikt nas nie zapyta, ile godzin śpimy i czy śpimy, czy też czuwamy. Bo tu czuwa się zawsze, w dzień i w nocy, w pracy i podczas odpoczynku. Co nocne niemal wizyty pijanych esmanów i kaźnie, jakie nam urządzają, spędzają sen z powiek, każąc nam żyć w ciągłej czujności i napięciu. Nic nam tu nie wolno, nie wolno więc w nocy wychodzić do ustępu, jak tylko w koszulach, nie wolno spać w kalesonach, nie wolno modlić się i rozmawiać, nie wolno nam nawet popełniać samobójstw. Życie mogą nam tylko odebrać oni, nasi władcy i kaci, nasi gnębiciele. Byliśmy więc więźniami, skazanymi bez sądu na bezterminowy pobyt w obozie, niebezpiecznymi przestępcami, groźnymi dla otoczenia i dlatego, jak powiedziano, izolowano nas od społeczeństwa, zamykając w obozie. Wzięto nas tu na przeszkolenie. Tutaj też mieliśmy pracować, uczyć się i pamiętać, że jesteśmy tylko niewolnikami, z którymi można zrobić, co się tylko podoba, zabić, zamorzyć głodem, skatować bez litości lub po prostu zatłuc kijami, jak starego, parszywego psa. Oto czym tu dla nich byliśmy my, Polacy. Chleb ma tu dużą wartość. Można za nie otrzymać wszystko. Papierosy i porcję zupy, pasnem do zębów i szczoteczkę. Co prawda palić nam nie wolno, lecz kto się z tym liczy. Palimy więc, żujemy prymkiem i czekamy. Czekamy, bo tu czeka się zawsze. Chwilowo czeka się na chleb, potem będzie się czekało na zupę, a później na co innego. Jest nas tu na razie około 15 000, ze wszystkich stron Polski, ze Śląska, Zagłębia, Pomorza i Poznańskiego, z Ciechanowa, Gdyni i Gdańska. Nasz wiek, są tu przedstawiciele każdego wieku, nasze zawody, trochę z każdego w ogóle, a jednak choć różnimy się od siebie zasadniczo, jesteśmy do siebie podobni. Mimo różnic wieku, pochodzenia, kultury, stanowiska i wszystkiego, co było, mimo przepaści, które dzieliły nas niegdyś, jesteśmy tacy sami. Pod tą samą ordynarną powierzchownością wyglądamy jak kryminaliści. Kryjemy i okazujemy te same obyczaje, te same nawyczki, ten sam uproszczony charakter ludzi, którzy powrócili do stanu pierwotnego. Związani tutaj razem nieuchronnym losem, zmuszeni jesteśmy upodobnić się do siebie w miarę, jak płyną tygodnie, miesiące. Dziś po raz pierwszy poszliśmy do pracy. Podzielono nas na partie. Jedni poszli karczować las, inni naprawiać szosę. Nas wzięto na plantację. Praca jest ciężka, wyczerpująca. Pracujemy od rana do wieczora, obojętnie czy pada deszcz, śnieg, czy praży słońce lub dokucza mróz. Tempo szalone, zabójcze. Nic więc dziwnego, że siły odmawiają nam posłuszeństwa. Były też pierwsze ofiary. Kilku ciężko pobito, mają połamane ręce i żebra. Nareszcie krótka przerwa obiadowa. Pada ulewny deszcz, a my stoimy przed barakiem. Zgłodniali, rzucamy się jak zwierzęta na jedzenie i jemy, stojąc schyleni na kolanach lub siedząc na mokrej ziemi. Nie mówimy do siebie nic. Znowu idziemy do pracy. Każdy krok staje się trudny do zrobienia w tym błocie, w którym grzęzną nasze dziurawe buty. Dziś uciekło 2 cyganów, cały obóz poruszony. Szukali ich cały dzień, jednak nie znaleźli. Czujemy, że ta ucieczka odbije się na nas. Za karę nie dali nam na razie kolacji. Idziemy więc głodni spać, choć nikt nie może zmrużyć oka. Rano znów nie dano nam śniadania. Głodni idziemy do pracy i głodni wracamy. A w nocy obudzono nas. Wstawać natychmiast i w koszulach przed barak, pada rozkaz. Ustawieni w szeregach stoimy tak kilka godzin, choć deszcz leje jak z cebra, a rano znów do roboty.
Budzę się nagle w nocy i widzę w mdłym świetle księżyca twarze śpiących kolegów. Przypatruję się tym istotom, które przypadek sprowadził tu z różnych stron Polski. Patrzę na nich wszystkich, jak leżą w tej przepaści zapomnienia i upodlenia, której brzegu trzymają się kurczowo. I to są ludzie, to nie awanturnicy, zbrodniarze czy złodzieje, to rolnicy i robotnicy, urzędnicy, lekarze i adwokaci, to biedni, wyrywani z rodzinnych pieleszy cywile. Każdy z nich wie, co go czeka, każdy się więc broni, jak umie i może, przed tym niebezpieczeństwem, które mu stale grozi. Trzeba tu mieć zawsze oczy i uszy otwarte. Trzeba tu zawsze pamiętać o tym, że nas pilnują, że chwila nieuwagi grozi śmiercią. Oto obok mnie leży kilku robotników. Są to prości ludzie, których tu jeszcze uproszczono i u których siłą rzeczy jedynie pierwotne instynkty znajdują wyraz. Instynkt samozachowawczy, egoizm, zacięta nadzieja utrzymania się przy życiu, radość z jedzenia i picia, palenia i spania. Nieszczęśliwi. Jak dzieci nie patrzą nigdy daleko, ani dokoła siebie, ani przed siebie. Myślą mniej więcej z dnia na dzień. Dzisiaj na przykład każdy z nich jest pewny, że pożyje jeszcze kilka godzin, że zje obiad i prześpi się. Biją nas, biją po twarzach, po głowach, łamią kije na naszych plecach. Cierpimy więc i milczymy, pocieszając się tym, że przecież nie mamy już nazwisk, lecz numery i że jeśli Bóg da nam szczęśliwie powrócić do domu, zemścimy się kiedyś straszliwie. Po trzech dniach głodu dano nam nareszcie chleb i urządzono makabryczne widowisko. Oto ustawieni w szeregach musieliśmy patrzeć, jak odbywa się na placu krwawa egzekucja na schwytanych cyganach. Stoimy i patrzymy. Rozlega się głuchy warkot bębnów, a wkrótce potem widzimy, jak prowadzą delikwentów. Po 100 batów każdemu! Pada suchy rozkaz dowódcy obozu Piotrowskiego. Ciężkie razy batów spadają na obnażone plecy nieszczęśliwych. Głośne jęki katowanych przeradzają się po chwili w zwierzęcy, nieludzki krzyk bólu. Tryska krew, a oprawcy biją, biją powoli, systematycznie, bez litości. 20, 30, 40, liczy egzekutor. Krzyk bitych zamienia się w wycie, aż nagle ucicha na zawsze. Tej nocy nie mogłem zasnąć, przejęty tym, co widziałem, i długo jeszcze słyszałem jęki nieszczęśliwych cyganów, którzy ponieśli okrutną śmierć za to jedynie, że nade wszystko ukochali wolność i swobodę. W obozie utarło się jedno powiedzenie, które każdy z nas zna i którego boi się jak ognia – podpaść. Kto bowiem raz podpadnie, o tym już z góry można powiedzieć, że jest zgubiony. Prześladują takiego na każdym kroku, biją i katują tak długo, do kiedy go nie wykończą, a wykończyć to znaczy zabić, zamordować, rozstrzelać lub po prostu zatłuc kijami. Dziś zdarzył się straszny wypadek, zakończony tragiczną śmiercią kolegi. Schwytano go na paleniu papierosa, chciał uciekać, lecz potężne uderzenie w szczękę zwaliło go z nóg. Nieszczęśliwy, padając na ziemię, uderzył głową o kant drzwi tak nieszczęśliwie, że zabił się na miejscu. I widzę go jeszcze, jak leży wyciągnięty na ziemi z wąskim pasemkiem krwi płynącej z jego rozbitej skroni, a tak marzył, że to czeka dnia, kiedy go wypuszczą z obozu. Wicher tnie nas lodowatą szpicrutą po twarzach i oczach. Spadł śnieg, śnieg w kwietniu. Nie zważając na to, że nas obserwują, zaczynamy się szybko przechadzać wzdłuż i wszerz. Kręcimy się w kółko, wymijamy, ocieramy o siebie, pochyleni naprzód, stukając drewnianymi podeszwami o ziemię. Tempo! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa! Krzyczy nagle przodownik Polak, widząc, że zbliża się do nas oprawca Esman. Zatapiają się w twardej ziemi kilofy i łopaty, gną w pałą grzbiety. Zmarznięci ludzie ładują, jak automaty, taczki i dalej. Jazda naprzód, byle prędzej. Ale oto już ktoś podpadł, bo zbliża się oprawca. Ty psie, to tak się rzuca ziemię? Ryczy i ciężka łopata spada na wyłysiałą głowę biednego, chorego staruszka. Głuche uderzenie, łoskot walącego się ciężko ciała i długi, przeciągły okrzyk bólu. Kiedy dowiadujemy się o śmierci jednego z tych, którzy żyli przy naszym boku, lub kiedy oglądamy ją na własne oczy, odczuwamy jakby gwałtowne pchnięcie w żywe ciało. Dopiero później zaczynamy żałować. Spoglądamy wtedy na tę zmasakrowaną głowę, mówiąc szeptem: jeszcze jeden. To był... Lecz na żale nie ma czasu. Opuszczamy więc biednego człowieka liczbem,
żegnając go ostatnim przelotnym, niemal roztargnionym spojrzeniem. Każde przewinienie karane jest tu chłostą, jeśli jeszcze nie czym gorszym, a jednak palimy. Palimy więc w nocy na pryczach, palimy w ustępie, na dworze, liście i tytoń, wysuszoną prymkiem czy siano, w czym kto ma, w fajce, bibułce, gazecie. Bywa i tak, że jednego papierosa pali 10. Niemal wszyscy palą i nikt się nie boi, że go schwycą. Ryzykujemy tak, jak ryzykujemy nasze życie. Dzisiaj niedziela, a więc parę godzin wolnych od pracy. Myjemy się więc, czyścimy nasze ubrania, cerujemy, golimy się, a potem rozmawiamy. Mówimy o domu, żonie, dzieciach, o naszych nadziejach, bólach i tęsknotach. Robiłem właśnie notatki, kiedy podszedł do mnie pewien górnik z Chorzowa i mówi: powiedz, no, piszesz przecież, czy później, gdy będziesz pisał o tym, czy wspomnisz o nas? Ależ tak, bracie, będę mówił o tobie i o innych, o naszym losie. Rozczulił się wtedy, z oczu płyną łzy. Przed wojną, mówi, byłem uczciwym człowiekiem. Od rana do wieczora pracowałem na utrzymanie rodziny, a potem przywieźli mnie tu, żebym zginął marnie. I za co? Za co? Dzisiaj po raz pierwszy wyruszyliśmy poza mury obozu. Pracujemy w lesie przy karczowaniu w pobliżu wil zamieszkałych przez rannych oficerów, przysłanych tu na odpoczynek. Pracujemy ciężko, bez wytchnienia, pod groźbą bata. Pot spływa nam po twarzach, zalewa oczy, brak nam już sił. A obok, wygodnie rozwaleni na leżakach, rozmawiają oficerowie. Przed nimi piwo, kawa, ciastka, papierosy. Przyjechali widocznie niedawno z frontu, bo mają obandażowane głowy, ręce, nogi. Coś mówią do siebie, pokazując na nas. Czego oni chcą od nas? Podczas krótkiej przerwy obiadowej, kiedy bez życia niemal rzucamy się na ziemię, zbliża się do nas jakiś wyższy oficer. Przez parę minut rozmawia z naszym kierownikiem, Niemcem, coś mu tłumaczy, po czym oddala się. Za chwilę nasz kapo każe nam iść z sobą. Idziemy więc, podchodzimy do leżakujących i czekamy. Wtedy jeden z nich pokazuje nam na kubeł z kawą i kilka leżących obok bochenków chleba. To dla was, mówi, weźcie sobie. Widząc, że nie ruszamy się jednak z miejsca, pyta ze zdziwieniem w głosie. Kto wy jesteście? Kryminaliści? Złodzieje? Nie, odpowiadam. Polacy. A za co tu siedzicie? Nie wiem. Chyba za to, że jesteśmy Polakami. Jak to nie wiecie? Przecież musieliście popełnić jakieś przestępstwo. A może mordowaliście naszych żołnierzy? Nie, my jesteśmy ludzie spokojni, cywile. Już o nic nas nie pyta. Milczy, przyglądając się nam natarczywie. Weźcie, to dla was, mówi znów oficer, wskazując na kawę i chleb. Dziękuję, mówię, ale nam nie wolno brać chleba. Chyba kawę. Chce się nam pić. To powiedziawszy, biorę kubeł z kawą i odchodzę, a za mną inni. Mam jednak wyrzuty sumienia, czy dobrze zrobiłem, pozbawiając kolegów kawałka chleba. Może nie jeden z nich jest głodny. Nad wieczorem powracamy do domu. Idziemy przez las, a potem szosą. Mijają nas furmanki, auta, ludzie. W ogrodach kwitną bzy. Upojny zapach unosi się w powietrzu, a więc to maj. Idąc, snuję wspomnienia. Pamiętam, było to w maju przed rokiem. Jakiś wtedy byłem szczęśliwy i czyż wtedy mogłem przypuszczać, że znajdę się tutaj, z dala od domu, na obcej ziemi i że będę tak ciężko pracował i cierpiał i tęsknił, odgrodzony od domu grubymi murami, otoczony drutem kolczastym, dręczony żelazną dyscypliną obozową, skazany na powolne konanie pod opieką złodziei, zboczeńców i zbrodniarzy. Pozbawiony wolności, rodziny, swobody i radości. Jest maj. Tam u nas również kwitną bzy. Jeszcze piękniejsze, jeszcze bardziej pachnące. Uginają się gałęzie pod ciężarem kwiatów. Ach, co bym dał za to, żeby choć na chwilę zanurzyć twarz w tej powodzi kwiecia i nie myśleć, nie czuć. Idziemy. Zbliżamy się do obozu. Za chwilę otworzy się ciężka brama i zamknie za nami. Kto wie, czy nie na zawsze, bo do jutra jeszcze daleko, tyle jeszcze godzin będziemy czekać do jutra. Toż to cały ogrom czasu. Kto wie, co się może stać do jutra.
kto wie. Co parę dni przyjeżdżają coraz to nowe transporty. Wśród nich dużo księży, ziemian i nauczycieli. Obecnie jest nas około 20 000 ludzi nieszczęśliwych, skazanych na powolną mękę konania. Rozeszła się pogłoska, że wkrótce mamy wyjechać. Dokąd? Nie wiemy. Są optymiści, którzy twierdzą, że do domu. Coraz głośniej mówi się jednak o wyjeździe do Linzu w pobliżu Wiednia. Są tam podobno kamieniołomy. Pocieszamy się wszakże nadzieją, że są to tylko plotki. A jednak wyjeżdżamy. Dziś, kiedy powróciliśmy z pracy, dano nam po bochenku chleba i w drogę. Załadowani jak bydło do towarowego pociągu, jedziemy nie wiedząc dokąd. W każdym wagonie mamy po 4 aniołów stróżów uzbrojonych w karabiny. Jedzie nas 5 000. Leżymy na podłodze, żeby broń Boże ktoś nas nie zobaczył. Ukrywają nas tu przed ludźmi, jak w laboratorium próbówki z bakteriami cholery, tyfusu czy dumy. Nie wolno nam rozmawiać, palić, wyglądać przez zakratowane okienko, nie wolno się nawet poruszyć. Cierpimy, dokucza nam gorąco, pragnienie pali. Dokąd nas wiozą? Czy jeszcze dalej od domu? A może? I pocieszamy się dręczeni niepewnością. Podtrzymuje nas tylko przy życiu nadzieja, ta matka głupich i nieszczęśliwych. A pociąg zgrzyta na zakrętach, wioząc nas w dal nieznaną, mroczną i tajemniczą. Wyciągamy z tobołków suchy chleb i jemy, byle tylko nie myśleć. Chce nam się pić, w gardle sucho, w ustach gorączka. Pić, 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 dajcie nam pić! Błagamy niemym spojrzeniem pilnujących nas żołnierzy. Ale oni nie widzą tego, nie chcą tego widzieć. Jak długo jechaliśmy, nie wiemy. Może dzień, może dwa. Obudziły nas ze snu głośne przekleństwa, trzask otwieranych drzwi i krzyki – wysiadać! I rozpoczęła się straszna noc. Noc, której nie zapomnę do końca życia. Kilkuset pijanych żołdaków gnało nas tłukąc kolbami, żgając bagnetami, bijąc batami i kopiąc ciężkimi żołnierskimi butami. Raz po raz rozlegały się wśród nocy wystrzały karabinowe i głośne okrzyki bólu. Co jakiś czas z szeregów wybiegał jakiś nieszczęśliwiec, który zdjęty panicznym strachem biegł na oślep przed siebie. Unieruchamiała go jednak wkrótce kula, kładąc kres jego życiu. Straszna to była noc, niezapomniana. Wśród blasku latarek elektrycznych i pijackich okrzyków szliśmy tak, a raczej biegliśmy, trzymając się kurczowo za ręce, gubiąc po drodze czapki, buty i resztki niezjedzonego chleba. I szliśmy tak, nie wiem, jak długo, przez zamarłą o tej porze wioskę, góry i lasy, bici, kopani, katowani. Strzelano do nas, jak do kaczek, dla sportu, dla zabawy. Kto z nas upadł, już się więcej nie podnosił, przygwożdżony ostrzem bagnetu do ziemi. Kto pozostał w tyle, ten już więcej do nas nie wracał, zalewając szosę krwią. Kto wybiegł w bok, w ślad za nim posyłano kulem, która rzadko chybiała celu. I szliśmy tak wśród tej ponurej nocy, ścieląc drogę trupami. Długa to była droga, pełna straszliwych wspomnień. Bilans jej był potworny. Kilkuset zabitych, kilkudziesięciu rannych i kilkunastu stratowanych. Przywieźli ich do obozu nad ranem wozem ciężarowym. Leżeli jeden na drugim w nieładzie, żywi i trupy. Było też kilku nieszczęśliwych, którzy tej pamiętnej nocy oszaleli. Rozstrzelano ich, grzebiąc ciała w rowie. Noc ta była dla nas tylko przedsmakiem tego, co nas jeszcze czekało. Pozbawiła złudzeń i cienia nadziei. I zrozumieliśmy, że dopiero teraz zacznie się nasza gehenna, że dopiero teraz rozegra się ciężka walka o nasze życie, o nasze istnienie. Następnego dnia, po tej pamiętnej dla nas nocy, dowiedzieliśmy się dopiero, gdzie jesteśmy. Otóż byliśmy w nowo budującym się obozie w Guzen nad Dunajem. Kilka prymitywnych baraków, kilkuset kryminalistów Niemców i gdzie tylko spojrzeć błoto, a w dali kamieniołom, ponury, groźny i tajemniczy. Od rana znosimy kamienie z gór do obozu na własnych plecach, ramionach. Są to kamienie niemieckie, a więc obce nam, wrogie i mściwe. Podstępnie przygniatają nas swym ciężarem, obtłukują palce, ranią nogi, żywcem zdzierają skórę z rąk, zdradziecko usuwają się spod nóg, znienacka spadają na głowy, boleśnie kaleczą twarze, z sadyzmem wybijają zęby i gruchoczą kości. Są to kamienie niemieckie, więc szorstkie, zimne, oporne.
Są na nich ślady naszych łez, naszych trudów, naszej krwi i potu. Kamienie, które mówią obcym dla nas językiem, kamienie bez serca i duszy. Są one naszym utrapieniem i męką, naszym przekleństwem. Pod ciężarem ich upadamy bez sił i od ich dźwigania mdleją nam ręce, odmawiają posłuszeństwa nogi, kamienie, które milczą. Jest ich tysiące, miliony. Wysysają one z nas jak pijawki resztki sił, kaleczą nasze ciała, pozbawiają życia. Nic ich nie wzrusza, ani nasze łzy, ani rozpacz. Są zimne jak skała i bezlitosne jak esmani. Och, ile ich dziennie przenosimy na ramionach, na tragach. Nie wiadomo skąd się biorą, tyle ich jest. Plączą się koło nóg, zagradzają drogę, grożą nam, zaczepiając i napastując na każdym kroku. I we śnie nie dają nam spokoju, zwalają się na piersi całym ciężarem i gniotą, gniotą. Życie w obozie karnym ma swoje własne prawa, swoją własną moralność, swoją własną arystokrację, swoich własnych przestępców i swoich własnych niewolników. Są tu więc więźniowie skazani wyrokiem sądowym, złodzieje, bandyci, mordercy i przestępcy wobec moralności, więźniowie polityczni i my, Polacy, polityczni zesłańcy, masy roboczych kulisów, skazani na bezterminowe zamknięcie w obozie. I ci to kryminaliści, złodzieje, włóczędzy, mordercy i cyganie zostali naszymi wychowawcami. Z nich to też rekrutują się komendanci baraków, przodownicy, kapo, pisarze, kierownicy kuchni i magazynierzy. Posługują się też nimi w obozie całkiem oficjalnie jako ludźmi zaufanymi. Oni więc nas karzą, biją, rozdzielają posiłki, przydzielają do pracy. Do nich też należy kontrola, przeprowadzanie rewizji, konfiskata naszego mienia i wykonywanie wyroków śmierci. Są wszechmocni. Mogą nas okraść, zabić, skatować, zamorzyć głodem, słowem, zrobić z nami wszystko, co chcą. I robią, popełniając zbrodnie, na widok których krew krzepnie w żyłach. I gdy dziś pomyślę o tym roku mego życia, gdy pomyślę o tych okropnościach i zbrodniach, o tych tysiącach zamordowanych, o tych nieszczęśliwych z połamanymi żebrami, wiem, że nigdy tego nie zapomnę. Pisząc więc ten pamiętnik, chcę dać jedynie zgodny z prawdą obraz życia tych tysięcy niewolników, którego właśnie życiem nazwać nie można. Człowiek głodny myśli tylko o jedzeniu. To samo było z nami. Przez cały dzień mówiliśmy tylko o najrozmaitszych potrawach, o mięsie, zupach, ciastach. Kiedy dozorcy oddalali się, a słońce grzało, opalając nasze ciała na brąz, podawaliśmy sobie różne przepisy, zmyślone i prawdziwe. Byleby tylko móc mówić o jedzeniu. Jakaś chorobliwa psychoza ogarnęła nas wszystkich, psychoza samoudręczania się, podniecania apetytu. A potem, najedzeni i syci, zaczynaliśmy mówić o strawie duchowej, o filozofii, sztuce, muzyce. Nie było tematu, którego byśmy nie poruszyli. Mówiło się więc o wszystkim, o ekonomii, fizyce, o kwestii bezrobocia, o teorii względności, o kobiecie i miłości, o zbrodni i cnocie, o życiu i śmierci. Bo czymże jest śmierć, jak nieustawicznym wyczekiwaniem na coś, co ma przyjść, a przed czym nie da się uchronić? A może jest ona przedłużeniem życia, a może nicością, w której się prędzej czy później przyjdzie zanurzyć? A może uwolnieniem od nędzy życia lub życiem całym, życiem po śmierci? Bo że śmierć istnieje, o tym wiemy, co dzień niemal, co godzinę się z nią stykamy. Śmierć nie wywiera już na nas takiego wrażenia jak dawniej. Przyzwyczailiśmy się do niej, za długo z nią obcowaliśmy, żeby się jej bać. Nie radzi więc nas ona i nie wzrusza, nie budzi dreszczu, trwogi i nie przyprawia o paniczny lęk. Znamy ją dobrze, stykając się z nią niemal na każdym kroku. I nie boimy się jej, nie drżymy przed nią i nie uciekamy, gdyż wiemy, że uciec się nie da. W każdej chwili jesteśmy na nią przygotowani, czy to w dzień, czy w nocy, przy pracy, czy w czasie odpoczynku, zawsze i wszędzie. Był jednak czas, żeśmy się jej bali, lecz było to dawno temu, wtedy, kiedy nas tu sprowadzono. Za bardzo wtedy kochaliśmy jeszcze życie, by nie chcieć żyć. Za dużo łączyło nas wspomnień z przeszłością, byśmy chcieli umierać. Dziś wielu z nas ma dość tego życia, które daje tyle bólu i cierpienia. Choć są i tacy, których cierpienie hartuje, odparnia i uszlachetnia,
Takich jednak jest mało, za mało na to, żeby podtrzymywać na duchu tych, co upadają, co staczają się w przepaść upodlenia, nie wiedząc o tym, że stają się bydlętami. Ci ludzie myślą tylko o sobie, idąc po trupach do pełnego kotła z żarciem. Jedzą po 3 i 4 miski zupy, wysługując się zbrodniarzom jak parobki, byle im tylko nie odmówili żarcia. Czyszczą więc buty, denuncjują i oczerniają w obawie, aby inny nie zajął ich miejsca. Nie chcę wymieniać nazwisk tych ludzi, gdyż wstyd mi za nich. Oni zresztą dobrze wiedzą, kogo mam na myśli. Kotły z zupą. Kryją się w nich tajemnice wszystkich trudów i tęsknot, wszystkich szykan, oszustw i brutalności. Tych 15 kotłów z zupą to prawdziwi władcy w tym piekle. Koło nich w praktyce wszystko się obraca, obojętnie co się w nich znajduje, czy kapusta, karpiele, czy też ziemniaki. Porcje z nich rozdzielane są pozornie w równych ilościach, pozornie tylko, bo tłuszcz i mięso wybierają dla siebie w oczach wszystkich komendanci baraków, izb, ich pomocnicy i kapo. Resztę zaś dostajemy my. A ilu z nas nie dostawało w ogóle jedzenia za karę? Powolny rozkład fizyczny i duchowy, spowodowany głodem, przemęczeniem, obrzydzeniem i nienawiścią, znęcaniem się i biciem, prześladowaniami, szykanami, staje się powoli katastrofą dla każdego, wtrącając nas w bagno upodlenia. To też nie należy się dziwić, że ogarnęła ludzi epidemia samobójstw. Nie ma wprost dnia, aby ktoś się nie powiesił, nie podciął sobie żył lub nie rzucił się na naładowane prądem druty. Są jednak i tacy, którzy pragnąc żyć, okaleczają nieraz sami siebie, aby choć na parę dni dostać się do szpitala. Niewielu jednak może się tam dostać. Na 100 chorych, stojących co dzień do przeglądu, zaledwie 4 lub 5 udaje się wkręcić do szpitala. Reszta zaś, skopana i zbita w bestialski nieraz sposób, zmuszona jest iść do pracy lub konać w rowie. Nic więc dziwnego, że żyjąc w takich warunkach i wśród takich ludzi, bydlęcie jemy, że staczamy się coraz niżej, grzęznąc w tym bagnie. Tu nikt nie zna słowa miłosierdzie, tu nikt nie wie, co to jest szlachetność, litość, miłość bliźniego. Tu zna się tylko jedno słowo – śmierć. Śmierć wszystkim, którzy nie są Niemcami, którzy nie myślą i nie czują tak jak Niemcy, którzy nie wiedzą, czy też nie chcą wiedzieć, że jedynym kulturalnym państwem na świecie są Niemcy. To prawda, że jesteśmy waszymi niewolnikami, bo w głodzie i nędzy pędzimy nasze życie, w ciężkiej, krwawej pracy, byle tylko wam zapewnić byt. Ale jeśli jesteśmy waszymi niewolnikami przez pracę nad siły, to nigdy, przenigdy w duchu, bo jeśli nawet zabierzecie nam życie, śmierć nasza będzie jednym więcej dowodem, jak bardzo spodleliście w zbrodni nieustannej. Bliski jest koniec waszych zbrodni. Na ziemi żyją miliony nędzarzy. Matki nie mają czym żywić swych niemowląt, bo brak im pokarmu w piersiach. Po więzieniach i obozach żyją robotnicy, mrący jak cienie z głodu i nadmiernej pracy. W hańbie i poniżeniu mrze człowiek przez was, grabieżców naszej dumy narodowej i naszej wolności. Jeśli kto może was oskarżyć, to my, niewolnicy i nędzarze, skazani na powolną mękę konania. I wiedzcie, że przez śmierć tysięcy, które tu co dzień giną, zakwitnie na nowo cudny kwiat, kwiat wolności. Nigdy nie zapomnę tego widoku, jak kilkudziesięciu ludzi, zaprzężonych jak bydło, do olbrzymiego walca i poganianych batem przez dozorcę, ciągnęło w ciężkim trudzie i znoju ten okropny ciężar. Raz po raz na nagi ich plecy spadał bat, pozostawiając krwawe ślady, tryskała krew, a oni, zlani potem, szli powoli, ciągnąc za sobą ciężki walec. I kiedy tak na nich patrzyłem, przypomniał mi się film, który przed laty widziałem, a który wywarł na mnie niezatarte wrażenie. Był to burłak z nadwołgi. I czyż ci nieszczęśliwi, zaprzężeni do jarzma ludzie, nie byli traktowani gorzej od burłaków? Czyż ciężka praca ponad siły i bat, znaczący krwawe ślady na ich obnażonych plecach, nie były stokroć gorsze od pracy tamtych z nadwołgi? Patrzyłem na nich i widziałem, jak zrezygnowani i zlani krwawym potem ciągnęli za sobą ten potworny ciężar, poganiani, bici i katowani. Co jakiś czas ktoś upadł na ziemię, lecz podnosił się smagnięty batem. Co jakiś czas ktoś upadł, nie podnosząc się więcej, obojętny na razy zadawanemu przez dozorcem. Wtedy wyprzęgano go z jarzma i porzucano na drodze jak psa.
Jego zaś miejsce zajmował inny. Czyż to nie hańba, żeby w XX wieku działo się coś podobnego? Całą noc leżał z otwartymi oczami, nie mogąc zasnąć. Jakieś urywane słowa wyrywały mu się z ust. Nie rozumiał już sam, co się z nim działo. Czuł tylko, że zbliża się koniec i że już więcej nie ujrzy żony i jedynego dziecka. Zobaczyłem wtedy, jak po zapadłych jego policzkach potoczyły się łzy, łzy ciężkie, jak jego życie, spędzone tu w obozie, w ciągłej poniewierce i upodleniu. Patrzyłem na niego, na tę twarz, z żartą przez nędzę i te zapadłe głęboko oczy, w których paliła się gorączka i krajało mi się serce na widok tego człowieka, którego już śmierć brała w swe posiadanie. I wtedy to po raz pierwszy od czasu, jak tu przybyłem, zapłakałem. Brak tu wszystkiego. Nie ma kanalizacji, wody, ustępów, koców, lekarza. Nie ma łaźni, łyżek i misek do jedzenia. Gnieździ się nas po 300 i więcej w baraku, nie myjąc się i nie zmieniając bielizny, żyjąc jak ludzie pierwotni. I ta okropna, pełna niebezpieczeństw praca w kamieniołomach, praca od rana do późnego wieczora, bez chwili odpoczynku, bez wolnej niedzieli. Śpimy po trzech na jednym sienniku i pod jednym kocem. Gryzą nas wszy, trapi głód, dokucza świeżb. Już od tygodnia się nie myjemy, gdyż nie ma tu wody. Z utęsknieniem czekamy więc na deszcz, by choć umyć sobie twarz i ręce. Co dzień chodzimy do kamieniołomów, do których droga jest gęsto obstawiona posterunkami. Wyciągnięci w długi sznur z ciężkimi kamieniami na ramionach, wyglądamy jak niewolnicy z czasów faraonów. Zwalamy je w błoto i znów wracamy, odbywając po kilkanaście razy dziennie tę straszną, krwawą wędrówkę. Bici i kopani. Uginamy się pod ciężarem kamieni, potykamy, upadamy. Wtedy uderzenie bata, kolby lub drąga podrywa nas znów z ziemi i biegniemy, byle tylko ujść sprzed oczu oprawców, byle tylko nie słyszeć jęków i krzyków katowanych ludzi, byle tylko nie widzieć krwi i nie patrzeć na sceny mrożące krew w żyłach. Bo kto z nas upadnie, nie mogąc się podnieść, ten już z góry wydał na siebie wyrok śmierci. Co chwilę rozlegają się wystrzały, roznoszone tysięcznym echem po górach. To znów ktoś zginął, to znów ubyło nas kilku. Ciała nasze pokryte ranami, nogi popuchnięte, ręce poobdzierane aż do krwi. Pracujemy bez wytchnienia, znosząc kamienie, brukując ulice, stawiając baraki, budując drogi, kanalizacje, wieże strażnicze i mury. Trzęsie się ziemia od ustawicznych detonacji, rozsadzanych dynamitem skał. Głucho dudnią po szynach wózki naładowane piaskiem. Miarowo kołyszą się tragi, wypełnione po brzegi kamieniami. Przeraźliwie zgrzytają bory, wżerające się chciwie w twardy jak stal granit. Miarowo rozlega się stukot młotów, tłukących oporne kamienie i świst batów spadających na nasze plecy. Pracujemy bez względu na pogodę, a po pracy, przemoczeni, zziębnięci, walimy się bez sił na sienniki, szukając we śnie zapomnienia. Lecz sen nie przychodzi. Jak na taśmie filmowej przesuwają się przed naszymi oczami ponure, makabryczne obrazy. Jeszcze słyszę straszny krzyk nieszczęśliwego, który strącony w przepaść leci w dół, odbijając się jak piłka o skały. Jeszcze widzę jego roztrzaskaną głowę, z której wyprysnął mózg. I kilku zmarłych leżących przed szpitalem w błocie i paru z przestrzeloną piersią leżących w kałuży zakrzepłej krwi. Chwila pisania listów to chwila, w której człowiek najbardziej i najlepiej czuje się tym, czym niegdyś był. Dziś pozwolono nam po raz pierwszy napisać do domu. Treść listu miała być taka: jestem zdrów, czuję się dobrze, nic mi nie potrzeba. I szły listy do matek, ojców, żon i braci, listy z wieścią, że jednak nie zginęliśmy, że jeszcze żyjemy. Obok naszego obozu za drutami biegnie szosa, po której jadą auta, furmanki. Można nią iść od wioski do wioski, od miasta do miasta w szeroki świat. Tylko nie nam, ludziom skazanym na zagładę. Och, jak strasznie tęsknię za wolnością, za widokiem drogich mi osób, za promiennym uśmiechem matki, która już odeszła i gwarem miasta. I żre mnie tęsknota, dręczy niepewność. Boże, czy ujrzę jeszcze kiedy swe rodzinne miasto?
Już 6 miesięcy przebywam w obozie, 6 długich jak wieczność miesięcy. Ileż to godzin, dni, tygodni, ileż przez ten czas zginęło ludzi, ile pogrzebanych nadziei. Żyjemy tu jak ludzie pierwotni i giniemy, wciąż giniemy, jest nas coraz mniej, dużo już z nas odeszło. Ostatnio nawiedziła nas epidemia czerwonki. Ludzie mrą jak muchy, padają w pracy, umierają na silnikach, w ustępach, na drodze. Spośród moich kolegów 2 jest chorych na czerwonkę. Są już za słabi, aby wychodzić. Leżą bezwładni i brudni w ciemnym kącie. Choć nic nie jedzą, leje się z nich ciurkiem krew i piana. Zamykam właśnie notes, kiedy podchodzi do mnie Marian Esz. Ma zaczerwienione oczy. Od tygodnia cierpię na czerwonkę, mówi. Dlatego muszę tak często wychodzić. Przeklęte świństwo. Żygałbym, gdybym miał coś w żołądku, a tak co parę minut muszę gnać. Prze mnie i prze, a potem leje się tak jak z dziurawego worka. Czasem mam wrażenie, że mi kiszki na wierzch wyłażą. Nie jedz więc, zrób dietę, mówię. Co, nie jeść? Oburzył się. A skąd wezmę siły do pracy, co? To idź do szpitala. Do szpitala, do tego krematorium? Wolę tu raczej zdechnąć jak tam. Po czym odchodzi, chwiejąc się na nogach. Choć jak już wspomniałem, w obozie jest szpital. Ale nie ma tu żadnych lekarstw, nie ma więc waty, bandaży, jodyny, nie ma aspiryny, maści na świeżb, szczepionek. Kurujemy się więc sami i puchniemy z głodu. Puchną nam ręce, nogi, puchnie całe ciało, dokuczają brudne, ropiejące rany, które zalepiamy pastą do zębów i świeżb, nie dający nam w nocy spokoju. A w szpitalu, jeśli go tak w ogóle nazwać można, panuje straszliwy brud. Po szarych, od miesięcy niepranych kocach spacerują swobodnie wszy. Zaduch i smród tu taki, że trudno wprost wytrzymać. Szpital ten zwiemy przed sionkiem śmierci, bo kto się tylko do niego dostanie, ten się już stąd nie wyrwie, chyba że w trumnie. Starają się już o to specjalnie nasi wychowawcy, którzy pełnią tu zaszczytne funkcje, lekarzy i sanitariuszy. W obozie mamy również swój telefon. Telefon co prawda bez drutu, lecz nie możemy nań narzekać, gdyż funkcjonuje doskonale. Wiemy więc wszystko, co się dzieje w obozie, kto przyjechał, kto zginął, kogo wypuścili. Od czasu też do czasu przedostanie się do nas gazeta niemiecka. Z niej dowiadujemy się o tym, co dzieje się w świecie. Czytamy więc komunikaty wojenne, które donoszą o coraz to większych podbojach i morzu krwi przelanej w krwawych zmaganiach o panowanie nad światem. Widać z tego, że wojna nieprędko się skończy, że się dopiero zaczęła, a myśmy myśleli, że już niedługo, że już wkrótce skończy się ta straszna wojna i że Niemcy po przegranej wypuszczą nas wreszcie z tego piekła. Ponura, smutna jesień. Przez cały dzień pada deszcz, a my do pracy w płóciennych letnich ubraniach więziennych. Przemoczeni do nitki, pracujemy w błocie i trzęsiemy się z zimna. Ach, co byśmy dali teraz za szklankę gorącej herbaty lub miskę ciepłej strawy, a tu jeszcze tyle, tyle godzin przed nami. Kiedyż wreszcie skończy się ten potwornie długi dzień, kiedy wreszcie odezwie się sygnał oznajmiający nam zakończenie pracy. Kiedyż wreszcie będziemy mogli znaleźć się w barakach, zrzucić z siebie przemoczone ubrania i ogrzać pod kocem zziębnięte ciała i nie widzieć, jak pada deszcz, i nie czuć wody w podartych butach, a minuty wloką się powoli, tak strasznie powoli. Czyżby już Bóg zapomniał o nas? Dni płyną leniwie, niechętnie nawlekając się na różaniec tygodni, miesięcy. Nie chce mi się pisać, jestem tak strasznie zmęczony. Nic nowego, zawsze to samo. Pada deszcz, dokucza głód i zimno. Przed chwilą dowiedziałem się, że na strzelnicy zdarzył się znów wypadek. Jeden z więźniów, nie mogąc dłużej znieść razów zadawanych mu przez sadystę Messmana, uderzył go w twarz i dopiero kula rewolwerowa położyła kres jego męce. Bohater. Smutny to powrót. Długi sznur więźniów wkracza powoli do obozu. Naprzedzie idą zdrowi, za nimi wloką się ranni, a na końcu z noszami postępują ludzie, niosąc zmasakrowane i skrwawione zwłoki tych, których zamordowano dziś w czasie pracy. Jest ich kilkunastu.
Taki tu już bowiem panuje zwyczaj, że do apelu muszą się stawić wszyscy, nawet zmarli, których, jakby na ironię, kładzie się przed szeregami na oczach wszystkich. I leżą oto przed nami ci ludzie, z którymi zaledwie przed godziną, dwiema jeszcze rozmawialiśmy, leżą w kałuży zakrzepłej krwi. Szczęśliwi, że już nie muszą patrzeć na te wszystkie zbrodnie, znosić głodu, chłodu i poniewierki, cierpieć, tęsknić i rozpaczać. Chciał uciec z obozu, złapali go jednak i powiesili na bramie. Widzę go jeszcze, jak wisi, potwornie długi, siny język zwisa mu z otwartych szeroko ust, twarz trupiosina, w oczach obłędny strach. I wisiał tak tydzień, zdany na pastwę wron, z wydłubanymi oczami, z okrutnym grymasem na zżartych przez robactwo ustach. Mam rany na nogach, pracuję więc boso, kulejąc. Widzi to Esman i idzie za mną, depcząc butami po piętach. Ostre gwoździe, którymi ma podkute buty, rozdrapują rany. Zaciskam z bólu zęby, żeby tylko nie krzyczeć, żeby tylko nie dać mu odczuć, że cierpię. I idziemy tak, nie mówiąc nic do siebie, ja udając, że go nie widzę, a on dobrze o tym wiedząc. Wiem, czuję to, że gdybym się teraz odwrócił lub krzyknął, byłbym niechybnie zgubiony, skatowałby mnie bowiem na śmierć. Milczę więc, noszę kamienie i myślę, przecież jesteś takim samym jak ja człowiekiem, przecież masz matkę, która cię wykarmiła i ojca, który cię wychował. Powinieneś więc mieć serce i litość, choć odrobinę litości dla takich jak ja biedaków, a ty znęcasz się nade mną bezbronnym, wiedząc, że jestem wobec ciebie bezsilny, że nic ci nie mogę zrobić, nawet uderzyć cię w tą szwabską, obleśnie uśmiechniętą mordę, bo nie rozumiesz tego, że ja chcę żyć, żyć za wszelką cenę, nie dlatego jednak, że boję się śmierci, lecz po to, żeby się kiedyś zemścić. Jeśli już nie na tobie, to na innych, podobnych do ciebie. Dlatego też milczę i cierpię, nie podnosząc ręki na ciebie. Mam czas. Żydów już nie ma. Wykończyli ich, oczekując na nową partię, którą mają tu wkrótce przysłać. Ach, czego oni z nimi nie wyprawiali. Wieszali ich za nogi, topili w gnojówce, kazali skakać w przepaść, wpychali im rewolwer do ręki, by się wzajemnie zabijali, lub okładali aż do krwi kijami. Umierających zaś zakopywano żywcem lub po prostu dobijano. Z nami robiono to samo, tylko w bardziej nieludzki, wyrafinowany sposób. Nie zabijano nas od razu jak Żydów. Myśmy przed śmiercią musieli przejść przez wszystkie stopnie męki, a więc poznać naprzód, co to jest głód, cierpienie, choroba, ból, zimno, strach i tęsknota, a dopiero potem nadchodziła wybawicielka, śmierć. Czy to nie ironia? Kiedy nieomal konamy z głodu, każą nam śpiewać. Płynie więc rzewna ludowa piosenka, wybiega poza baraki, ulatując daleko hen w świat. Polska tęskna piosenka, a oni słuchają, rzucając nam w jałmużnie papierosa, kawałek chleba lub uśmiech łaskawy. Czymże my jesteśmy dla nich? Niczym, a raczej zwierzętami skazanymi na rzeź. Tylko że ze zwierzętami obchodzą się oni w bardziej ludzki sposób. Nie jeden z nas, kiedy mu dokuczy głód, chciałby być psem będącym własnością komendanta. Nie umarłby wtedy z głodu, karmiony jak tamten, mięsem, kaszą i kiełbasą. Coraz częściej ogarnia mnie zniechęcenie. Rzucam wtedy notatki, ołówek i leżę, patrząc na ten grób, do którego nas tu wtrącono. Po co my jeszcze żyjemy? Czy to nieobojętne, kiedy nas stąd zabierze śmierć? Dziś czy jutro, za godzinę czy dwie? Zastanawiam się nieraz, po co ja właściwie piszę, czy będzie kto czytał mój pamiętnik, bo skądże ta pewność, że wyjdę stąd cało, że uda mi się zabrać z sobą te notatki, że je kiedyś opublikuję, a jednak piszę, a jednak nie mogę się oprzeć chęci, by nie zanotować tego, co tu widzę i słyszę. Nie chcę nawet myśleć o tym, że jednak, że może jakimś cudem ocaleję, że uda mi się wyrwać z tej kaźni i że kiedyś opiszę te wszystkie zbrodnie, jakich tu byłem świadkiem. Kto z was nie był nigdy w obozach, ten nie może sobie wyobrazić i pojąć, czym są właściwie obozy koncentracyjne, bo nie tylko mają one za zadanie tępić nas Polaków, ale i deprawować nasze dusze, robiąc z nas powolne narzędzia w rękach takich łotrów i artystów, jakimi są Niemcy. O, bo oni dobrze wiedzą, czego chcą.
przeszkalając nas tu w obozach, wiedzą, że choćby udało nam się wyjść stąd z życiem, będziemy milczeć jak grób w obawie, by znów tu nie powrócić. Żadne pióro nie jest w stanie opisać tego, co tu przeżywamy, co myślimy i czujemy. To bowiem, co opisuję, jest tylko nieudolną próbką tego, co tu się dzieje. Dziennikarz jest po to, żeby krzyczeć, a jeśli mu krzyczeć nie wolno, pisze, aby każde jego słowo krzyczało i wołało, ostrzegało i potępiało. A żeby jednak oddać choć w części obraz tego, co tu widziałem, każde moje słowo musiałoby mieć 1000 razy więcej barwy, dźwięku i siły. Żadne pióro nie jest w stanie oddać tego, co tu przechodzimy. Piszę więc tak, jak umiem. Nie ma tu w tym, co piszę, przesady, raczej brak wielu szczegółów, które już czas zatarł w mej pamięci. Nie ma więc tu scen takich, jakie widziałem podówczas, będąc pod wrażeniem chwili. Trzeba być na to tytanem pióra lub co najmniej artystą, a nie dziennikarzem. Miesiące cierpień i katuszy, bezsenne noce i praca bez wytchnienia, głód i zimno, strach i poniżenie. Wszystko to działa na nas deprymująco, wypaczając dusze i charaktery. Już wśród nas nie ma inteligencji, robotników, nie ma dzieci i starców, nie ma ludzi dobrych i złych. Wszyscy jesteśmy jednacy, stopieni w tyglu niemieckiej wyrafinowanej kultury. Zwierzęta w ludzkiej skórze. Nie wolno nam myśleć, czuć, krytykować, nie wolno płakać, narzekać, prosić o litość i miłosierdzie. My musimy tylko słuchać i wykonywać rozkazy. Brak nam już sił i łez, brak hamulców moralnych. Nie odróżniamy już zła od dobra, szlachetności od podłości. My chcemy tylko jeść, wszystko jedno co, byleby nie czuć tej strasznej pustki w żołądkach. My chcemy żyć, by zobaczyć jeszcze nasze matki, żony, dzieci, a potem mścić się, mścić strasznie za to wszystko, co z nami zrobiono. I nie zabijać, i nie mordować jak oni, lecz morzyć ich głodem, każąc ciężko pracować i patrzeć, jak gryzą ich wszy, trapią choroby, dokucza mróz i żre tęsknota. A chleb, jak to oni robili, odważać na gramy, żeby, broń Boże, za wcześnie nie umarli. Jesteśmy tak blisko siebie, a jednak jakże dalecy. Dzieli nas przepaść nie do przebycia. Ja pracuję, ty zaś pilnujesz mnie, bym ci nie uciekł. Och, co bym dał za to, żeby móc tak rozłupać twoją czaszkę, wyjąć z niej mózg i czytać w twych myślach. Może bym dowiedział się dużo, a może nic. A może znalazłbym u ciebie tę samą myśl, która w tej chwili mnie zaprząta. Boć przecie, choć wychowano cię na kata, choć kazano ci strzelać do bezbronnych ludzi, to jednak i w tobie powinna tlić się choć maleńka iskierka współczucia. Przecież i ty kiedyś kochałeś, tęskniłeś, cierpiałeś. Przecież i tobie mówiono, kiedy byłeś jeszcze człowiekiem, o tym, co piękne, wzniosłe, szlachetne. A dziś posadzono cię na stołku z karabinem gotowym do strzału, byś mnie pilnował, bym ci nie uciekł. Zdaje ci się, raczej wmówiono to w ciebie, że jesteś panem świata, że tylko ty, nikt inny, możesz rządzić, karać, skazywać na śmierć. Ty jeden, równy Bogu, ulepiony z innej, lepszej niż my, gliny. Propaganda, którą cię od lat tumaniono, przewróciła ci w głowie. Odpowiednie zaś przeszkolenie dopełniło reszty. I zdaje ci się, że jesteś Bogiem, gdy tymczasem jesteś tylko rzadkim okazem zwierzęcia skazanym na wymarcie. I dlatego nie zrozumiesz mnie nigdy. I dlatego będziesz mnie bił i katował, strzelał do mnie i wieszał. Zrzucał ze skał i topił w gnojówce. Boś ty jest kat i zwierzę, sadysta i morderca. Boś ty jest Esman. Jeśli ci każą, zamordujesz nie tylko mnie, ale i swoją matkę, siostrę, dziecko, bo ty nie możesz żyć bez widoku krwi i łez. Dzieli nas przepaść, przepaść nie do przebycia i dlatego nie zrozumiemy się nigdy. Noc. Nie mogąc zasnąć, patrzę w okno i widzę smugi światła rzucane przez reflektory. Ślizgają się one po ścianach baraków, wiecznie czegoś szukając, za czymś goniąc. To nas pilnują w obawie, by im przypadkiem nie wymknęła się jakaś ofiara, człowiek skazany z góry na zagładę. Za drutami na gałęzi ptaszek, a w dali cicha wioska. Widać dzwonnicę na wzgórzu i dachówki kościelnego dachu. Niżej małe domki, podwórka, tam mieszkają ludzie. Dzisiaj u nich wygląda tak jak wczoraj, a jutro też innym nie będzie.
Patrząc tak na tę cichą wioskę, myślałem o swojej dalekiej ojczyźnie i było mi smutno, było mi źle. Co ty właściwie piszesz? Pyta mnie sąsiad. Wszystko. Wszystko? Jak to? No wszystko, co się tu dzieje, co się mówi, co się robi. Więc chcesz to wydać? Być może. Aha, milczy chwilę. Pisz więc i pisz także o mnie, choć gdy będę to czytać, nie uwierzę ci. Nie ze złości ani chęci wykpienia cię, ale dlatego, że wszystko to, cośmy przeżyli, jest tak straszne i potworne, jak koszmarny sen. Śmierć to spokój. Nie myśli się wtedy o głodzie, o zimnie. Nie tęskni i nie przeklina życia. To letarg, z którego się człowiek nie budzi i sen, który trwa wiecznie. Trzech ludzi wybranych przez dowódcę obozu należało do grupy tak zwanej Mordkapo. Byli to Hartmann, Niemiec, Schwab, Czech i Emil Lipiński, Polak z pochodzenia. Emil Lipiński, człowiek i zwierzę, lekarz i bokser, kryminalista i aktor, skazany za morderstwo na bezterminowy pobyt w obozie, przydzielony został do naszej grupy jako kierownik robót. Drżeli przed nim wszyscy. Gdy wpadł w szał, zabijał. Gdy był w dobrym humorze, leczył. Zbudowany jak młody bóg, miał żelazną pięść, od której uderzenia ludzie walili się na ziemię jak rażeni piorunem. Miał nas wykończyć. Szalał też, gnając do pracy jak bydło. Dużo ludzi zginęło z jego ręki w kamieniołomach, na górze zwanej przez nas Westerplatte. Z czasem jednak zżył się z nami, nauczył się nawet nieźle mówić po polsku. Od tego czasu wziął w swoją opiekę księży, których tu specjalnie tępiono. A Czech Schwab? O, o nim nie mogę teraz pisać. Jemu należy się specjalny rozdział za to wszystko, co z nami robił. Nie było dnia, żeby ten zwierz i sadysta nie zamordował kogo, pastwiąc się nad nim wprost w bestialski, okrutny sposób. Wart, żeby drzeć z niego żywcem skórę i posypując ją solą pytać, czy boli. Znów przywieźli do obozu kilkuset Żydów na wykończenie. Co dzień teraz rozlegają się strzały, co dzień świeża krew zlewa ziemię, obryzguje kamienie. Strzelają do nich jak do zajęcy. Każą skakać do dołów z nieczystościami, tłuc się wzajemnie kijami i zabijać. Chrzczą ich nawet. A oni robią, co im każą, bez sprzeciwu, bez szemrania i giną. Uciekł dziś z obozu chory umysłowo Nowak. Jakim cudem mu się to udało, nie wiem. Boć przecie niemożliwością jest uciec z tej twierdzy, otoczonej drutami, wieżami i licznymi posterunkami. A jednak uciekł. I oto wieczorem za karem nie dostaliśmy kolacji, a w jakiś czas potem kazano nam się zebrać na placu ćwiczeń. Zanosi się na coś strasznego, czujemy to. Mrzy deszcz, powoli, monotonnie płyną godziny, a my wciąż stoimy na baczność, przemoczeni, głodni i zziębnięci czekamy na karę, bo surowy regulamin obozowy mówi: wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Stoimy więc i czekamy. Z pobliskich baraków, gdzie mieszka SS, dolatuje muzyka. Słychać wesołe okrzyki bawiących się oficerów. Piją, a my wciąż czekamy. Zbliża się północ. Jest tak ciemno, że nic nie widać. Od czasu tylko do czasu ktoś zwali się na ziemię, ktoś cicho jęknie i znów cisza, ponura, złowroga cisza. Wyszli z baraków, idą, zataczają się. Na przedzie kat i sadysta, komendant obozu Chmielewski, a tuż obok niego jego zastępca i godny pomocnik, Polak ze Śląska, Koczor. Za nimi zaś z lampkami w rękach wlecze się garstka żołnierzy i kilku kryminalistów. I rozpoczęła się zabawa, o jakiej świat nie słyszał. Opici wódką oprawcy zaczęli wyszarpywać z szeregów po kilku ludzi, a następnie bić ich bez umiaru, bez litości. 100 batów! 150 batów! Brzmi zachrypnięty, pijacki głos komendanta. Sypią się baty na nagie plecy nieszczęśliwych, żłobiąc na ich biednych, umęczonych ciałach krwawe ślady. Przeraźliwe, niepodobne do głosów ludzkich krzyki katowanych rozdzierają mroki nocy. No oni biją, wciąż biją. Kilkanaście tysięcy ludzi stoi bez ruchu, jakby zamarłych z przerażenia,
a tam przed szeregami rozgrywa się straszna rzeź. Padają pod ciężkimi razami bykowców ludzie, tryska krew. Przez całą noc trwała ta zabawa, a rano do pracy, bez jedzenia. I znów łamią się kije na naszych plecach i głowach. Wszędzie, gdzie spojrzeć, krew, krew i trupy, pełno trupów. Tym razem biją nas wychowawcy. A oto kilka makabrycznych scen. Dostał w głowę, nie zasłonił się jednak, nie krzyknął. Bili więc go z całej siły kijami, kopali, tratowali ciężkimi butami, zakrztusił się, spluwając krwią. Milczał jednak, nie wydając z siebie jęku, nie prosząc o życie. To ich rozwścieczyło, do szału niemal doprowadzając. I wtedy to jeden ze zbrodniarzy, rzeźnik z zawodu, schwycił nóż i jął nim dźgać leżącego, trysnęła krew. Powiesili go na drzewie. Widzę jeszcze, jak leciutko kołysze się na postronku. Duży, ośliniony język wywalił mu się z ust. Palce skurczyły boleśnie, a oczy, te zawsze dobre i poczciwe oczy, wyszły mu z orbit, przekrwione, przerażone, martwe. Leżał w kałuży zakrzepłej krwi. Było z nim źle, coś jeszcze tam mówił, o coś prosił, lecz już go nie rozumiałem. Wkrótce potem umarł, umarł bez skargi, z pobicia. Bolesny spazm zdławił gardło, twarz jego rozpromienił uśmiech, lecz wkrótce zgasł. W oczach pojawił się wyraz bezgranicznego przerażenia, jęknął głucho i razem z tym jękiem z ust jego wytrysnął strumień krwi, rzucił się jeszcze raz i znieruchomiał. Wiele jeszcze widziałem takich scen i nie drżałem, nie bałem się. Ot, przyzwyczaiłem się. Pracować w obozie to mało. My musimy pracować tu w głodzie i poniżeniu, pod ustawicznym terrorem i w brudzie, gnębieni przez choroby, gryzieni przez wszy. To już nie praca, to straszliwa męka człowieka pracującego ponad siły, pod groźbą bata, kija czy rewolweru. Z uśmiechem patrzy Esman, gdy ktoś z nas bez sił wali się na ziemię w błoto lub śnieg. Z ironią, gdy pod uderzeniem bata dźwigamy się ciężko, resztkami sił, w przeczuciu grożącego nam niebezpieczeństwa, z sadyzmem, gdy chcemy się podnieść z ziemi, a nie możemy, i wtedy to zapalają się w ich oczach dzikie, okrutne błyski. Powoli, nie spiesząc się, zbliżają się do ofiary i ciężkimi podkutymi butami macają nas, licząc żebra, a kiedy i to nie pomaga, masakrują nasze twarze, łamią żebra i kości. Bez widoku krwi żyć nie mogą, bo przecież to nie ludzie, lecz dzikie bestie, wiecznie głodne, wiecznie. Nic ich nie wzrusza, ani nasze łzy, ani okropne rany, którymi ciała nasze są pokryte. Nie widzą w nas ludzi, lecz niewolników, skazanych na zagładę, bo przecie nie po to nas tu sprowadzono, aby zatrzymać przy życiu, lecz po to, aby tego życia pozbawić. Późnym wieczorem powracamy do obozu. Na placu ćwiczeń leżą jeszcze trupy, ciśnięte byle gdzie. Sztywne kikuty sterczą z onej kupy łachmanów, co były jeszcze niedawno ludzkim ciałem. Nie myślimy jednak o nich, gdyż znów czeka nas krwawa masakra. Szukajcie Nowaka! Krzyczą i gonią nas, biją i tłuką. Pękają czaszki od uderzeń, łamią się żebra, ręce, nogi. 3 dni trwała ta krwawa łaźnia, 3 dni bez spania, jedzenia, chwili odpoczynku. W dzień ciężka praca, w nocy rzeź. Gdzie spojrzeć? Trupy, trupy, trupy. Na sali przed barakami, w rowie, pod płotem. Ludzie oszaleli, przejęci panicznym strachem, rzucają się na karabiny, na naładowane prądem druty, skaczą w przepaść, wieszają się, trują, podcinają sobie żyły u rąk, byleby tylko skończyć z sobą, byleby już nie patrzeć na te okrucieństwa i zbrodnie. Nie jemy już od 3 długich dni. Ludzie umierają z głodu i wycieńczenia, padają jak muchy. O Boże, kiedyż się wreszcie skończy ta nasza męka? Nowaka znaleziono ukrytego pod barakiem SS. Skatowano go na śmierć. Zamordowano również mojego ziomka, Józefa Wilka z Sosnowca. Biedny chłopak, tak sobie obiecywał, że wróci jeszcze do domu, do rodziny. Nie wiem nawet, co się z nim stało, gdzie spoczywa jego umęczone ciało, bo tu w obozie zmarłych, zamordowanych czy rozstrzelanych więźniów chowano byle gdzie, pod parkanem, w polu lub palono w krematorium, w Mauthausen.
Dużo tu już ludzi zginęło. Zmarł więc ksiądz prałat Józef Prądzyński z Poznania, proboszcz Puc. Zmarł wreszcie inżynier Maćkowiak, dyrektor tramwajów miejskich w Poznaniu i brat jego, administrator majątku we Lwówku i wielu, wielu innych, którzy nie myślcie, że zmarli śmiercią naturalną. Zamordowano ich w najbardziej wyrafinowany sposób, jaki zna historia, skazując na głód, upodlenie i nieludzkie tortury. Nie wiem, jak mam ci podziękować, nieznana dziewczyno z Guzen, za ten czarny bochenek chleba, paczkę papierosów i kilka rumianych, jak twoja buzia, jabłuszek. Może ci na imię Greta, może Luiza, a może inaczej. Wiem tylko, że kto cię pokocha, ten będzie szczęśliwy, bo dostanie złote, kochane serce. Serce, które umie się wzruszać, litować i cierpieć nad niedolą bliźniego. Śmiały twój postępek wzruszył nas do głębi, wyciskając łzy z oczu. Więc jednak są jeszcze ludzie, którzy nie mogą spokojnie patrzeć na krzywdę, która nam się dzieje. Pamiętam. Pracowaliśmy właśnie przy budowie szosy, zajęci pracą. Nie widzieliśmy, że z okna małego domku, obok szosy, ktoś się nam przygląda. To byłaś ty, urocza dziewczyno. I tak było co dzień. Kiedy przychodziliśmy do pracy, witał nas twój głos srebrzysty, wyśpiewujący tęskne ludowe piosenki. Aż raz obok domu w rowie znaleźliśmy paczkę. To dla was, mówiły twe oczy. Weźcie ją i podzielcie się. Więcej, choćbym chciała, dać wam nie mogę, bo nie mam. I cóż mogliśmy ofiarować ci, my biedni ludzie, skazani na zagładę? Jedynie uśmiech, w którym zawarliśmy naszą podziękę za to, coś dla nas uczyniła nieznana dziewczyno z Guzen. Wierz mi, że strasznie nam smakował twój czarny chleb i jabłuszka i papierosy, których od tak dawna nie paliliśmy. I wiedz, że szlachetnym twym postępkiem uratowałaś może niejednemu z nas życie, wlewając w nasze serca nowy promień nadziei i wiary w lepsze jutro. Nie zapomnimy ci tego nigdy, urocza dziewczyno z Guzen. Więzy koleżeństwa między nami rozluźniają się. U profesora gimnazjum pana W. z Dąbrowy Górniczej jest to najwięcej widoczne. Myśli on obecnie tylko o sobie. Józio Skulski jest znów wiecznie rozdrażniony. Nic zresztą dziwnego. Martwi się o żonę i dzieci, które strasznie kocha. Marian Esz stał się płaczliwy, wymagający ciągłego pocieszania go i podpory. Mimo to jednak moralnie schodzi na psy, a ja sam, ach, ja także nie jestem taki, jakim być powinienem. Nic w tym zresztą dziwnego, gdyby przynajmniej można było częściej wyjść, zobaczyć innych ludzi, inne twarze i porozmawiać. Trwa to po prostu za długo, w tym cała rzecz. Tam byliśmy kiedyś przyjaciółmi i kolegami. Ale tu nie ma nic nagłego, wszystko pełza, wszystko wlecze się. Wspólny pobyt w natłoczonej sali działa deprymująco i wyczerpująco, zdradziecko i podle. Ciągłe, nieodmienne nieszczęście, codzienne, niekończące się zło nie skuwa ludzi, rozdziela ich raczej. Nie, na takim podłożu mowy nie ma o koleżeństwie. Zwolna stajemy się zjadliwi jak stare psy, gderliwi i dokuczliwi jak starcy. Zwolna też stajemy się zwierzętami, jeśli koniec nie nastąpi wkrótce. Starł się już nalot kultury, którym byliśmy pokryci. Wyszedł spod niego zwierz, człowiek dziki, jaskiniowy. Już przeczuwam godzinę, w której wszyscy będą się wzajemnie nienawidzieć. Jak mnie poinformowano, w obozie znajduje się znany jeździec, wielokrotny zwycięzca w zawodach konnych pułkownik Rommel. Nie widziałem się z nim co prawda i nie rozmawiałem. Słyszałem jednak, że początkowo było mu tu bardzo źle, aż do czasu, do kiedy nie dowiedział się o nim dowódca obozu. I oto pewnego dnia polecono pułkownikowi Rommelowi, aby się stawił przed obliczem groźnego komendanta. Jak długo tam bawił, nie wiem. W każdym bądź razie już następnego dnia pan pułkownik został zwolniony z dotychczas zajmowanej posady i skierowany do pracy lżejszej i przyjemniejszej niż, dajmy na to, noszenie kamieni czy innych ciężarów. Paś owce i baranki moje, powiedział komendant, i pan pułkownik pasie.
Nadchodzi zima. W pierwszych nocach jest tak zimno, że wielu z nas nabawiło się kataru pęcherza. Ja sam po jednej takiej nocy choruję tak, że nie mam czasu zejść z posłania i wybiec na pole. Ma się takie wrażenie, jakby wszystkie mięśnie zwierające przestały działać. Leje się po prostu z człowieka, kiedy chce. Och, co za straszne poniżenie. Długo nie pisałem, byłem chory. W powolnym, lecz ustawicznym rozkładzie naszych ciał, dusz, w ogólnym zaniku hartu i wytrwałości trzymają się jeszcze tylko niektórzy. Mnożą się wypadki kradzieży, ginie chleb, paski, obuwie. Choć złapanych na gorącym uczynku kradzieży karze się okrutnie biciem i kilkudniową nieraz głodówką. Coraz mi ciężej robić notatki. Głowę mam tak niekiedy wyjałowioną i pozbawioną treści, że nie dostrzegam już łączności między wypadkami. Niektórych zdarzeń nie potrafię już opisać. Przeglądając kartki widzę wyraźnie, że moje notatki są coraz krótsze, bardziej chaotyczne. Straszne, niezapomniane są tu noce. Nie dają nam spać wszy, dokucza świeżb, biją esmani i nasz izbowy Czech nazwiskiem Szwob. Och, co to za bydlem, z niedającym się wprost opisać sadyzmem, pastwi się nad nami, wybijając zęby, wykuwając oczy i rozbijając głowy. Przez niego, przez tego oprawcę zginęło już dużo ludzi, przez niego nie jeden z nas został na całe życie kaleką. I pomyśleć, że na takich nie ma kary. Ach, ci Polacy, przebrani w niemieckie mundury. Wiedzieli Niemcy, co robią, wyznaczając na komendanta obozu Chmielewskiego, a na jego zastępcę jakiegoś Ślązaka z Katowic. Przecież to przez nich właśnie było tyle ofiar. Przecież to ich sprawką było, że tyle lało się niewinnej krwi ludzkiej, krwi polskiego inteligenta i robotnika. Kiedy nas bili, nakładali rękawiczki, aby, broń Boże, nie splamić się dotknięciem naszego ciała, kiedy wydawali rozkaz skazujący nas na powieszenie, rozstrzelanie czy zamknięcie w ciemnicy. Nie pomyśleli przez chwilę, że kiedyś i oni byli Polakami i że płynie w nich nasza polska krew. I nigdy nie zadrżała ich ręka wzniesiona nad naszymi głowami, nigdy ani przez chwilę nie zabłysła w ich oczach iskierka litości na widok tych dziesiątków tysięcy Polaków ginących w męce z dala od swych rodzin. W ponury, mroźny ranek zimowy idziemy do roboty. Na polach hula wiatr, zasypując nam śniegiem oczy. Nic to jednak nikogo nie obchodzi, że kostnieją nam z zimna ręce i nogi, że ciałami naszymi wstrząsają dreszcze. Poganiani i bici idziemy do kamieniołomów, gdzie rozbijamy kilofami i siekierami twardą, ściśniętą mrozem ziemię. Pracujemy nad siły, byle tylko nie dać ziemi nie zamarznąć. Wiemy przecież, że dłuższa przerwa w pracy grozi nam zapaleniem płuc, a więc śmiercią. Niewiele to jednak pomaga i marzniemy, coraz bardziej marzniemy. Już nie czujemy rąk i nóg, ciążą one nam ołowiem. Biegamy więc w kółko, drepcemy na miejscu i rozcieramy ręce, byleby tylko przetrzymać tych parę godzin wśród tej wichury, która nam wyciska łzy z oczu. Nie wszyscy jednak wytrzymują, dużo jest takich, którzy rzucają łopaty na ziemię i zakrywszy twarz ręką, płaczą jak małe dzieci, rozdzierająco, spazmatycznie. Już nic ich nie obchodzi, że zbliża się esman, że ich będzie bił, katował. Obojętni na wszystko, załamanymi rękoma czekają spokojnie na śmierć. Nie dziwię się już niczemu. Ten potworny głód, który skręca nam kiszki, pcha nas do kradzieży. Kradniemy więc wszystko, surowe ziemniaki, buraki, kapustę i marchew. I za to dostajemy razy, za to nas biją. Ale przecież my chcemy jeszcze żyć, więc co nas to obchodzi, że kogoś tam zakatrupią, że połamią mu żebra. Mam chwilę wolną, przechadzam się więc i obserwuję. I widzę oto obrazek z epoki kamienia łupanego. Przed barakiem siedzi młodzieniec i tłucze kamieniem znalezioną na śmietniku kość. Co ty robisz? Pytam do głębi wstrząśnięty tym widokiem. Wysysam z niej tłuszcz, odpowiada z flegmą i podnosi do ust śmierdzącą kość. Wchodzę do baraku i patrzę,
jak i starszy mężczyzna, pochylony nad siennikiem, wpatruje się z niedającą się opisać nienawiścią na wesz. Czy widzisz ją? Pytanie odrywając od niej wzroku. Widzę. I kto by pomyślał, że ona nosi w sobie śmierć? Rzuca nagle, a w zapadłych jego oczach zapalają się ogniki. O, patrz, ma niemiecki krzyż zasługi za to, że zabija nas bez litości. Widzisz? Szepce. Jak lezie powoli, jak szuka ludzkiej krwi, by zaszczepić w nią straszliwy bakcyl tyfusu, bakcyl śmierci. I cóż z tego, że ją zabiję? Jest ich setki, tysiące, ukrytych w siennikach, w kocach, w brudnych, od miesięcy niepranych koszulach, wrogów podstępnych, wiecznie czyhających na nasze życie. Beznadziejna jest z nimi walka, z góry skazana na przegraną, ale ja jej i tak nie puszczę. O nie, i zabiję ją, zabiję, jak ona nas. Kto bowiem wie, czy zgładzając ją nie uratuję komuś życia, czy nie ocalę ojca dzieciom lub syna matce. Przecież nie będę mordercą, zabijając śmierć. Zapytał nagle, zatapiając we mnie niespokojny wzrok. Nie, nie będziesz mordercą, szepnąłem do głębi, poruszony tą sceną. Jakby tylko na to czekał, wstrząsnął wesz na stołek i kciukiem prawej ręki przycisnął ją. Zabiłem ją, zabiłem! Zaśmiał się nagle i zakrył twarz rękoma. Idę dalej i widzę, jak jakiś staruszek, mrucząc coś pod nosem, przypatruje się swoim drobiazgom rozłożonym na kocu. Co pan robi? Pytam. Porządkuję. Ogarniam wzrokiem obfitą wystawę. Chustka, dwa blaszane pudełka, nóż, lusterko, ołówek, nici, kawałek świecy. Widząc, że szczegółowo oglądam jego osobliwy majątek, tłumaczy mi z dumą. To jest drut, którym najlepiej można przyszywać guziki, a to... I pieści wzrokiem cały ten kram, uważając się za bogacza. Nosimy kotły z jedzeniem do esmańskich baraków. W kuchni na hakach wiszą płocie słoniny, na olbrzymich zaś patelniach smaży się mięso, ziemniaki, gotuje aromatyczna kawa. Zamykamy oczy, aby nie patrzeć na to wszystko, aby nie widzieć tych otwartych do magazynu drzwi, gdzie na półkach leży szynka, kiełbasa i konserwy, rumiane jabłka i gruszki, gdzie w olbrzymich workach znajduje się makaron i mąka, cukier i kasza. Są chwile, że rzucilibyśmy się jak zgłodniałe wilki na te zapasy, lecz instynkt samozachowawczy, instynkt utrzymania się za wszelką cenę przy życiu nie pozwala nam na to, każąc stać spokojnie, bez ruchu. Ach, co bym dał za to, żeby choć raz jeden najeść się do syta, do obrzydliwości, by nie czuć tego głodu, który skręca mi kiszki, przyprawiając o zawrót głowy. Ale przecież to są Niemcy, więc cóż ich to obchodzi, że jesteśmy głodni i że może ta jedna kość rzucona nam do ogryzienia zaspokoi w nas choć na chwilę ten straszliwy głód, głód mięsa. Kiedy stoimy na placu ćwiczeń, czekając nieraz po kilka godzin na przybycie komendanta, w oczy rzucają się wymalowane olbrzymimi literami na dachu kuchni przykazania niemieckie. Są nimi miłość ojczyzny, porządek, posłuszeństwo, pilność, odwaga, punktualność. Jednego tu tylko nie ma przykazania – miłosierdzia. Tego miłosierdzia, które każe się litować nad niedolą bliźniego i nieść mu pomoc w razie potrzeby. O tym Niemcy zapomnieli. Wypytują nas o zawód, segregują, dzielą na grupy. I tak kilkuset ludzi zdrowych i młodych wysłali do budowy strzelnicy. Kilkudziesięciu zaś księży i nauczycieli do pobliskiego obozu w Mauthausen. Czy wrócą jeszcze do nas? Czy ich jeszcze kiedy ujrzymy? Różne wieści krążą o Mauthausen. Mówią więc, że kto się raz tam dostanie, nie wraca więcej, spalony w krematorium. Że dzieją się tam straszne rzeczy. Tak, to prawda. W Mauthausen jest krematorium. Opowiadał nam o tym jeden z więźniów, który tam przebywa. Palą więc tam po kilkuset ludzi dziennie. Popiołem zaś ze spalonych zwłok użyźnia się ziemię pod uprawę ziemniaków, kapusty, karpieli. I kto by pomyślał, że w XX wieku jest jeszcze kraj, gdzie używa się takiego nawozu pod uprawę jarzyn. A oto co nam jeszcze opowiadał ten więzień. Przed tygodniem przyjechała do Mauthausen jakaś starsza pani,
po zwłoki syna. Zamiast jednak zwłok wydano jej urnę z popiołami zmarłego i zażądano kilkadziesiąt marek tytułem zwrotu za koszty pogrzebu. Kobieta zemdlała, a kiedy wreszcie odzyskała przytomność, widziałem, jak opuściła obóz, niosąc ostrożnie urnę z prochami zmarłego. Biedna, nie wiedziała, że unosi z sobą prochy, Bóg raczy wiedzieć, jakiego więźnia. I dziś może modli się przed szczątkami syna, gdy tymczasem ciało jego użyźnia na obcej ziemi karpiele, buraki czy marchew. Nie wiedzą nasi opiekunowie, że niemal co dzień odbywają się u nas w barakach nabożeństwa odprawiane przez księży i że po mszy spowiadamy się, czynimy pokutem. Kraje się nam serce, kiedy widzimy, jak ksiądz pochylony nad barłogiem umierającego pociesza go i krzepi, robiąc nad nim znak krzyża. To jeszcze jeden nas opuszcza. Powoli, ogromnie powoli wlecze się zima. Po dniach gorączkowego podniecenia następują dni śmiertelnej apatii. Radosna myśl o przyszłości, o żonie, dzieciach, narzeczonej, ojcu i zawodzie zapada się czasem gdzieś, nie wzruszając nas bardziej od lotu przelatującej muchy. Boże mój, Boże, jest coraz gorzej, staczamy się w przepaść z szybkością lawiny. Nikogo to nie obchodzi, czy kto śpi, czy umiera. Komendanci baraków kazali nam zrobić składkę na zakup elektrycznych maszynek do strzyżenia, elektroluksów do odkurzania i gazet, wyłudzając od nas wszystkie pieniądze przesłane nam przez rodziny. Wyłudzili w ten sposób z jednego tylko baraku około 3000 marek, nic nie sprowadzając. Dali nam za to po łyżce marmolady lub pastę do zębów. Dziś rano w czasie apelu wywołano kilkunastu ludzi. Czyżby miano ich zwolnić? Dano im cywilne ubrania, po pół bochenka chleba i w drogę. Żegnamy się z nimi, łzy kręcą się nam w oczach. Szczęśliwi, za kilka dni znajdą się w domu pośród swoich najbliższych. Co jakiś czas kilku szczęśliwców odjeżdża do domu, szaleją z radości. Do domu, czy słyszycie? Jedziemy do domu. Słyszymy, wiemy, widzimy i życzymy wam szczęśliwej drogi. A nie zapomnijcie pozdrowić od nas naszych rodzin, przyjaciół, znajomych. I powiedzcie im, że żyjemy, że jest nam dobrze. Budzę się, patrzę na śpiących kolegów, towarzyszów niedoli i żal mi ich. Wiem, że jest wam źle, że cierpicie, że żre was tęsknota i męczy niepewność, że dziś nie jeden z was poszedł spać głodny. Pocieszcie się jednak nadzieją, że może to ostatni wasz zły dzień, że może jutro będzie lepiej. Kiedy podszedłem do nich, usłyszałem taką rozmowę. Przyznam ci się, że wolę śmierć od kuli. Dlaczego? Bo widzisz, z kulą ja się dobrze znam, jeszcze z czasów wielkiej wojny. Nieraz widziałem, jak się walili ludzie trafieni kulą i ani drgnęli, a ja, zająknął się. Gdy będę uciekał, dostanę więcej kul w głowę, w piersi i to z odległości kilkunastu zaledwie metrów. Taka porcja ołowiu wystarczy, by nie czuć bólu. Może rozwali mi zupełnie czaszkę, a może przeszyje serce. Więc ty naprawdę chciałbyś? A na co mam czekać? Spójrz tylko na mnie i powiedz, czy długo w tym stanie pożyję? Dzień, tydzień, najwyżej miesiąc. A tak, raz będzie koniec. Przestanę myśleć, czuć, tęsknić. A co najważniejsze, że już nie będę dłużej patrzeć na te straszliwe sceny, jakie rozgrywają się tu co dzień, co godzinę. A czy nie żal ci żony, dziecka? Przecież oni czekają na twój powrót, tęsknią. W odpowiedzi rozległ się spazmatyczny płacz człowieka, który przeszedł przez całe piekło upodlenia, dla którego śmierć była jedynie wybawicielką od straszliwej męki życia. Taki urywek listu dostał się w moje ręce. Pisał go na kilka godzin przed śmiercią mój towarzysz niedoli, Józef Oborski. Przede mną jeszcze parę godzin życia. Czuję to, parę godzin. To jednak bardzo wiele czasu. To przecież kilkaset minut. A jak długo, jak nieskończenie długo trwa minuta. Czegoż się więc mam niepokoić, czego obawiać? Przecież czasu przede mną jeszcze wiele.
choć może mniej niż przed ludźmi, którzy umrą za parę dni, ale w każdym razie jeszcze dość na to, aby napisać tych parę słów, zrobić ostatni rachunek sumienia, zjeść ostatnią kromkę chleba i odejść tam, skąd się już nigdy nie wraca. Bo ostatecznie na cóż mi ten czas potrzebny? Wiem przecie, że mnie zabije ten morderca Kat, nasz kapo. Oświadczył mi to otwarcie wobec wszystkich, sadystycznym uśmiechem na ustach, a że słowa dotrzymuje, o tym wszyscy wiedzą. Przecież już kilkudziesięciu ludzi zamordował, dlaczego by więc mnie miało oszczędzić? Och, jaka szkoda, że nie jestem człowiekiem odważnym. Zabiłbym go pierwszy, a dopiero potem niechby ze mną zrobili co chcą. Nie pomylił się w swych przypuszczeniach Oborski. Kiedy następnego dnia wyruszył do pracy, już stamtąd nie powrócił, zamordowany uderzeniem łopaty w głowę. Tak zginął jeden z najlepszych ludzi, jakich poznałem tu w obozie. Człowiek, który nie był zdolny skrzywdzić nikogo i który do ostatniej chwili swego życia wierzył, że jednak nadejdzie chwila, że ta Polska, która tyle wycierpiała, odrodzi się na nowo, bardziej wielka i potężna niż była dotychczas. Zwolniono kilku kolegów i mnie. Długo kazano nam stać na dworze na mrozie, a potem wprowadzono nas do baraku, gdzie rozebrani do naga, trzęsąc się z zimna, czekaliśmy kilka godzin na wydanie nam cywilnych ubrań. A kiedy wreszcie gotowi byliśmy do drogi, w ostatniej chwili cofnięto rozkaz zwolnienia. I znów musieliśmy nałożyć na siebie stare więzienne ubrania, w pasy i dziurawe zniszczone obuwie. I pomyśleć, że stało się to w chwili, kiedy byliśmy już na progu wolności. Że wtedy nie zwariowałem z rozpaczy, cud to prawdziwy. Nazajutrz dowiedziałem się, że jeden ze zwolnionych, którego nazwisko wyleciało mi już z pamięci, powiesił się w Ustępie na pasku. Współczują nam wszyscy, pocieszają jak mogą, a my chodzimy jak struci bez chęci do życia. Czyżby nas już nie mieli zwalniać? Jak minął ten straszny tydzień, nie wiem. Wiem tylko, że kiedy po raz drugi wywołano nas, nikt się nie ucieszył, nie uśmiechnął. I znów powtórzyło się to, co za pierwszym razem. Wydawanie ubrań cywilnych, zaświadczeń z pobytu w obozie, porcji margaryny, chleba i pieniędzy, które mieliśmy na przechowaniu, a potem jazda w drogę na kolej. W Mauthausen znów formalności i groźne ostrzeżenie, że jeśli choć słowem wspomnimy o tym, co się tu działo w obozie, wrócimy z powrotem i to na zawsze. Powracamy piechotą, tą samą drogą, którą nas tu przyprowadzono. Uśmiechnięci i szczęśliwi. Żołnierze, którzy nas odprowadzają, sprzedają nam papierosy, zapałki. Nie poznajemy ich, to nie są ci sami ludzie, a przecież na brunatnych ich koszulach widnieją jeszcze ślady krwi, krwi naszej, polskiej. A przecież nie inne, tylko te właśnie ręce zbroczone są krwią niewinnych ofiar. W małym, czystym miasteczku, w pobliżu dworca, są otwarte jeszcze sklepy. Wpadamy więc do nich i kupujemy bułki, ser, papierosy. A w jakiś czas potem z biletami w kieszeniach jedziemy. Pociąg dudni, przed nami szary, ponury krajobraz. Jedziemy. W wagonie ciepło i przytulnie, czując głód, zabieramy się do jedzenia i jemy, jemy, pochłaniając łapczywie bułki, chleb, cukierki, wszystko co mamy. Pasażerowie częstują nas papierosami, palimy więc jeden za drugim. Wyglądamy strasznie, opuchnięci, w pomiętych ubraniach, ze śladami pobicia, ostrzyżeni do skóry, o zapadłych głęboko oczach. Jedziemy. Pociąg mknie, mija stację, zatrzymuje się i znów pędzi, wioząc nas do domu, do rodzin. Do Wiednia przyjechaliśmy w nocy. Ulice jak wymarłe, w oknach ciemno. I to jest ten Wiedeń, o którym się tyle słyszało i czytało. Nie mając się gdzie podziać, lokujemy się w oświetlonym mdłym, ponurym światłem poczekalni. Płyną godziny, nikt z nas nie śpi, nie może spać. Myślimy o naszych rodzinach, o tym, czy żyją i czy spodziewają się naszego powrotu. Rankiem wybiegamy na miasto za chlebem, na ulicach ruch. Śpieszą ludzie do pracy, omijając nas jak zapowietrzonych. Czasami tylko ktoś przystanie,
Obrzuci nas szybkim, współczującym spojrzeniem i biegnie dalej. Wchodzimy we trzech do pierwszej napotkanej restauracji. Prosimy o herbatę lub kawę. Obok nas siedzi robotnik, zajadając z apetytem czarny wojenny chleb. Widząc, że nic nie jemy, podchodzi do nas i kładzie na blacie stołu kromkę czarnego chleba. Weźcie, jedzcie, ja już jadłem, mówi, i odchodzi. Wracamy na dworzec, już czas, za godzinę bowiem odjeżdża pociąg, pociąg, który zawiezie nas do domu. W wagonie wypytują nas, skąd wy, dokąd jedziecie i po co? Milczymy jednak, mając usta zamknięte surowym zakazem. O, już nie chcemy tam wracać, nie chcemy. I znów jedziemy. Cieszy nas teraz wszystko i ciepło w wagonie i ludzkie twarze. Za nami daleko pozostało Guzen i Dachau, Mauthausen i inne obozy, gdzie może w tej chwili ktoś umiera. Teraz, kiedy z każdą minutą i godziną coraz bardziej zbliżamy się do domu, nie chcemy, nie możemy myśleć o tych wszystkich okropnościach i mękach, na jakie przez tyle miesięcy byliśmy skazani. Jesteśmy w Katowicach. Jakże one się strasznie zmieniły. To już nie to miasto, co dawniej. Wszędzie słychać tylko język niemiecki. Wszędzie, gdzie spojrzeć, obce napisy i twarze. Przyglądają nam się wszyscy, i policjanci regulujący ruch, i żołnierze maszerujący ulicą, spieszące po zakupy kobiety i towarzyszące im dzieci. Pokazują nas palcami i śmieją się z nas, z naszych ogolonych głów, z niezabliźnionych jeszcze ran, zapadłych głęboko oczu i wymiętych ubrań. Śmieją się z nas i popychają, odwracają się ze wstrętem, jak od trędowatych, i spychają na jezdnię. Nikt się do nas nie odezwie, o nic nie zapyta, nie pomoże, choć dobrze wiedzą, kto my jesteśmy i skąd wracamy. Chyłkiem jak szczute psy wymykamy się z tego miasta i spieszymy do tramwaju, który ma nas odwieźć do domu, do swoich. W drodze żegnamy się, ostatni mocny uścisk dłoni, ostatnie spojrzenie rzucone na te twarze, z którymi los mnie zetknął, i wysiadam. Sosnowiec, miasto moje rodzinne, ileż dni, tygodni, miesięcy cię nie widziałem, jak strasznie tęskniłem do ciebie i ludzi, których tu znałem i z którymi żyłem. Dziś, po długiej tułaczce, wracam do ciebie, wracam do życia i uśmiecham się szczerze, serdecznie. Może po raz pierwszy od roku na widok tych znajomych, życzliwych mi twarzy, na dźwięk polskiej ojczystej mowy. Już się nie wstydzę tych łachmanów ani łez, które mi płyną z oczu. Jestem przecież na naszej polskiej ziemi, wśród swoich, którzy mnie zrozumieją i pomogą. I cieszę się, wracam przecież do życia, ja człowiek skazany na zagładę, wracam z piekła, skąd zdawało się, nie ma już powrotu. Epilog. W górach, w kamieniołomach, w Guzen, skąd można zobaczyć modre wody Dunaju, znajduje się wykute w skale serce. Jest to serce tych wszystkich, którzy znaleźli tu grób. Jest to serce tych wszystkich, którzy cierpieli, walczyli i ginęli, budując zręby pod nową, wielką, demokratyczną Polskę. Serce gorących patriotów i cichych męczenników, serce robotnika, inteligenta, dziecka i starca. Znaleźli oni tam swój grób, z dala od ojczyzny, na obcej ziemi. Cisi bohaterowie i męczennicy, cywile, skazani na okrutną, męczeńską śmierć. Wiatr roznosi ich prochy, a krew, którą tam oddali, dawno już wsiąkła w tę niewdzięczną ziemię. Na grobach ich rośnie trawa, kwiaty, zboże. Nie ma na nich krzyżów, wieńców, tablic pamiątkowych. Leżą cisi, spokojni, na obcej, niepoświęconej ziemi. Z dala od matek, ojców, żon i dzieci. Leżą tam już od 5 lat, zżerani przez robactwo, porzuceni i zapomniani, czekając na chwilę, gdy to ich odnajdzie, odkopie i rozpozna. Polacy, którzy walczyli, cierpieli i umierali. Koniec książki Tadeusza Ostrowskiego Więźniowie czapki zdjąć. Książkę wydrukowano w Drukarni Narodowej w Krakowie pod pozycją numer 11 w roku 1945 w miesiącu kwietniu. Czytał Edward Snopek.